Chciałabym bardzo serdecznie powitać Państwa na konferencji Media jako źródło wiedzy rolników. Jest nam bardzo miło powitać nowe środowiska i nowe twarze w naszym instytucie. Temat w instytucie jest nowy i mam nadzieję, że będziemy go i dzisiaj prezentować i kontynuować w przyszłości. Ustaliliśmy, że nie będziemy witać Państwa imiennie. Chciałabym tylko powitać przedstawicieli instytucji Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Krajowej Rady Izb Rolniczych, wszystkich przedstawicieli samorządów gmin, w których realizowaliśmy badania. Bardzo nam miło, że Państwo do nas dołączyli. Przedstawicieli instytucji naukowych i przedstawicieli mediów, którzy wyrazili zainteresowanie naszymi badaniami. I chciałabym też bardzo serdecznie powitać naszych partnerów w tym projekcie. Państwa z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i z Wodrów, które wsparły nas w badaniach terenowych. I koleżanki i kolegów z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Żyliśmy tym projektem cały rok bardzo intensywnie. Zaczynamy proces zamykania go. I witam też panią dyrektor Instytutu, której chciałam teraz przekazać głos, pani profesor Monika Stan. Dziękuję, Sylwia. Doktor Sylwia Michalska była koordynatorem całych badań w tym projekcie, który realizowaliśmy właśnie przez ostatni rok. Projekt, którego Państwo widzicie nazwę Media jako źródło wiedzy rolników, jest tak naprawdę projektem o rolnikach. O rolnikach, a rolnicy są tą grupą, która nadal pozostaje niezwykle istotna dla toczących się w Polsce przemian społeczno-gospodarczych. Ma bowiem wpływ nie tylko na wyniki wyborów, co doskonale wiemy, ale także wywiera skuteczną presję na decyzje władz politycznych, na kształtowanie postaw również w środowisku wiejskim. Jest bardzo taka presyjna. O ile w wiadomościach o rolnikach często możemy, wiadomości o rolnikach często możemy spotkać w prasie, telewizji, w radiu, no a przede wszystkim w internecie, to raczej nie istnieją, właściwie do tej pory nie było aktualnych badań tego, jak z przestrzeni medialnej korzystają rolnicy i jakie są funkcje mediów w życiu współczesnego rolnika. Zatem widząc tę potrzebę określenia znaczenia roli mediów w życiu współczesnego rolnika, rolnika profesjonalisty, podjęliśmy właśnie w Instytucie te badania. Występuję tutaj w podwójnej roli jako dyrektor Instytutu, tak też i zostałam zapowiedziana, ale również jako pracownik zespołu, którego pracami koordynowała Sylwia Michalska. Jako dyrektor przede wszystkim chcę pogratulować Sylwii i zespołowi bardzo ciekawych badań. Badań, w których mogliśmy wszyscy brać udział, ale te badania by się nie zrealizowały i nie zmaterializowały, gdyby nie pomoc pana dziekana, profesora Dariusza Kuźminy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. To właśnie nasza współpraca przyniosła, czy można powiedzieć, zmaterializowała się właśnie tym efektem tychże wspólnych badań. Tak więc dziękuję panu profesorowi za wsparcie tejże inicjatywy, tych badań, a Sylwii przede wszystkim za sprawną koordynację. Jako badacz z kolei chcę powiedzieć, że miałam bardzo ciekawą przygodę naukową. Dlatego, że również całe wakacje spędziliśmy w terenie. Również ja w swojej własnej osobie zamiast na urlop pojechałam w teren i było to niesamowite doświadczenie, które później mogliśmy skonfrontować z pozostałymi badaczami z Instytutu, którzy rozjechali się w różne regiony Polski i o tym doświadczeniu będzie na dzisiejszej konferencji. Ale chciałabym, proszę Państwa, skorzystać jeszcze dosłownie z minuty jednej, dlatego że w tym tytule pojawia się słowo, do którego wczoraj w swoim przemówieniu noblowskim nawiązała również Olga Tokarczuk. Pojawia się słowo wiedza. I słuchając tego przemówienia, odtwarzając sobie to przemówienie w internecie, zauważyłam, że oto ta nasza noblistka
z tej wiedzy uczyniła jeden z ważnych wątków. W słowach noblistki wybrzmiało: nasi przodkowie wierzyli, że dostęp do wiedzy przyniesie ludziom nie tylko szczęście, dobrobyt, zdrowie i bogactwo, ale stworzy społeczeństwo równe i sprawiedliwe. To, czego według nich brakowało światu, to była powszechna mądrość płynąca z wiedzy. Marzyli o wiedzy dostępnej każdemu. I oto tworzymy, my tworzymy i otrzymujemy ogromny zasób wiedzy, nieustannie uzupełnianej, odświeżanej i demokratycznie dostępnej, praktycznie z każdego miejsca na Ziemi. Noblistka nasza jednak zastanawia się, czy spełnione marzenia jesteśmy w stanie unieść. Witam Państwa serdecznie na tej konferencji i zapraszam do owocnych obrad, czy życzę właściwie owocnych obrad, bogatych polemik i odważnych i rozważnych opinii. Dziękuję bardzo. Oddaję tak głos teraz. Dzień dobry Państwu. Mam honor moderować tę pierwszą sesję, na której mamy 5 wystąpień. I jak policzyłam szybko przy pomocy pani doktor Michalskiej, mamy teraz na to 105 minut, więc żeby było sprawiedliwie, chciałam powiedzieć, że każde wystąpienie trwać powinno maksimum 20 minut, a te 5 minut to ewentualnie na poślizg, ale nie będzie poślizgu, po prostu będę wzorem, nie powiem, że godnym naśladowania, wyłączać mikrofon. Proszę teraz jeszcze może o tych mediach, które bardzo się zmieniają i na pewno są źródłem wiedzy, ale też nie zapominajmy, mają one to drugie oblicze, prawda? Jak w latach 30. sformułowano teorię opinii publicznej i gazety, która ogromne role odgrywała w mobilizowaniu, w ogóle w organizowaniu opinii publicznej, to dzisiaj mobilizują trolle, prawda? Także te media, które zmieniły swój charakter, pokazały także drugą stronę tego janusowego oblicza. Ale myślę, że o tym to już więcej pani kierownik całego projektu, w którym miałam honor uczestniczyć, pani doktor Michalska, która opowie o tym projekcie. Bardzo dziękuję. Ja postaram się zmieścić w czasie krótszym niż te 20 minut, ale chciałabym Państwu opowiedzieć o tym, w jaki sposób pracowaliśmy nad tematem, który wybraliśmy sobie. Chciałabym też powiedzieć, skąd on się wziął w ogóle jako temat badawczy w naszym instytucie, a potem tylko zarysuję pewne pola, o których będą mówić w dalszej części konferencji nasze koleżanki i koledzy, ponieważ będą te wątki rozwinięte w poszczególnych referatach. W latach 2017-2018 w Instytucie realizowaliśmy tak zwany projekt pamiętnikarski i po pierwsze w poszukiwaniu dawnych odezw do autorów pamiętników sięgnęliśmy do starej prasy rolniczej, a potem okazało się, że również w zebranym materiale często pojawiają się gazety, kalendarze rolnicze jako takie źródło, do którego rolnicy sięgają także w celach zawodowych, w celu uzupełnienia swojej wiedzy. I zaczęliśmy rozmawiać o tym i zastanawiać się nad tym, jak ważna była rola prasy w profesjonalizacji zawodu rolnika. Wiadomo, że w okresie międzywojennym ten zasięg druku i słowa pisanego miał ograniczone możliwości, ponieważ analfabetyzm na wsi polskiej był dość powszechny. Natomiast rzeczywiście tam, gdzie ta prasa docierała i była czytana przez osoby, które były na tyle kompetentne, żeby skorzystać z tej wiedzy, ona była szerzona dalej już w formie mówionej. Zaczęliśmy myśleć też o tym, że jesteśmy w takim szczególnym momencie, kiedy tak naprawdę rolnicy jako jedyna grupa zawodowa w Polsce ze względu na możliwość korzystania ze środków unijnych są zobowiązani
do scyfryzowania swoich zachowań. To jest jedyna grupa, która musi zacząć korzystać z internetu. I zaczęliśmy też zastanawiać się, na ile ten przepis, który jest nowy i który wymusi podpięcie się do internetu nawet tych osób, które do tej pory stawiały opór, na ile to zmieni pewne nawyki, pewne praktyki, możliwość poszukiwania wiedzy. I wydaje nam się, że może nawet troszkę za późno, bo należałoby zdiagnozować stan przed, ale to jest teraz taki moment, kiedy możemy dotrzeć do tego procesu przemian i uchwycić ewentualnie nowe sposoby korzystania z wiedzy i nowe sposoby sięgania po informacje. Ponieważ próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na te pytania, jakie sobie stawialiśmy, okazało się, że takich badań, które odpowiadałyby na nasze pytania, nie ma. I udało nam się pozyskać środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na celowe badanie media jako źródło wiedzy rolników. No i właśnie owoce tego badania realizowanego w ostatnim roku chcielibyśmy dzisiaj Państwu zaprezentować. Minusem tego badania było to, że bardzo nietypowo jak na sytuację w polskiej nauce mieliśmy deficyt głównie czasu, a nie środków finansowych. I to było naprawdę nietypowe, przy czym od razu powiem, że to wcale nie jest lepiej, jest równie ciężko, ponieważ ten czas jest jednak dość istotny. W związku z tym, wiedząc, że chcielibyśmy to zrobić jak najbardziej porządnie, podjęliśmy decyzję o pracy w trybie na początku seminaryjnym w poszerzonym gronie i do naszego zespołu zapraszaliśmy ekspertów z różnych dziedzin i z różnych ośrodków naukowych. Właściwie od stycznia już zeszłego roku, tego roku, to był cały czas rok 2019, od stycznia tego roku ruszyliśmy w takim trybie niemal co dwa tygodnie. Spotykaliśmy się na seminariach, na których omawialiśmy bardzo różne zagadnienia. To były zagadnienia teoretyczne, gdzie próbowaliśmy albo odnaleźć pasujące nam definicje, albo stworzyć, zoperacjonalizować pojęcia, z jakich będziemy w tym projekcie korzystać. To były czasem seminaria, które polegały na tworzeniu narzędzi do badań terenowych. To były seminaria, na których szkoliliśmy ankieterów i dzieliliśmy się doświadczeniami z terenu. To były wreszcie seminaria poświęcone temu, w jaki sposób analizować zebrany materiał, jak na nim pracować i jak go potem Państwu zaprezentować. Ten tytuł projektu jest krótki, ale wymagał zdefiniowania trzech super ważnych pojęć. Musieliśmy zdefiniować sobie, jak na użytek tego projektu będziemy rozumieć słowo media, słowo wiedza i bardzo ważne słowo rolnik. Za chwilkę króciutko o tym powiem, a potem się to będzie pojawiało w kolejnych referatach. Wielkim plusem tego projektu jest nawiązanie współpracy z wieloma instytucjami naukowymi, z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, tutaj dzisiaj bogato reprezentowanym. Zaplanowaliśmy to badanie w trzech etapach. Pierwszy, który trwał właściwie od początku roku, to była analiza rynku i zawartości prasy rolniczej. Drugim etapem miało być badanie ilościowe, telefoniczne. Trzecim miało być badanie terenowe. I tutaj muszę powiedzieć o tym, co skomplikowało nasze prace. Okazało się, że wejście przepisów dotyczących RODO powoduje, że jednym z najważniejszych członków zespołu naukowego staje się prawnik, który właściwie decyduje o tym, w jaki sposób możemy korzystać z danych osobowych, interpretuje przepisy. Mieliśmy ogromne problemy z pozyskaniem numerów telefonów do badań ilościowych, ponieważ musieliśmy mieć jakby jasno określonego badanego, musieliśmy wiedzieć o nim pewne rzeczy, w jakim województwie mieszka, jakiej powierzchni ma gospodarstwo. Idealnie dla nas byłoby, gdybyśmy znali kod pocztowy jego gminy, natomiast to okazywało się dla wielu instytucji przeszkodą, która pozwala zidentyfikować człowieka i tutaj napotykaliśmy na RODO. I tutaj z pomocą przyszedł nam właśnie pan dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Udało nam się podpisać umowę o współpracy i dzięki pomocy WODR-u, których pracownicy wykonali naprawdę wielką pracę, pomagając nam zdobyć dane telefoniczne rolników, byliśmy w stanie dopiero jesienią zrealizować tę część badań. I teraz chciałabym króciusieńko powiedzieć o tych trzech terminach: media, wiedza i rolnicy. Już pominę tę część historyczną, bo czas mi się powoli kurczy. Natomiast chciałabym powiedzieć, że przystępując do tego projektu, wydawało nam się, że definicja mediów jest bardzo prosta. W spotkaniu z fachowcami okazało się, że to jest dużo bardziej złożone, niż nam się wydawało. I
jakby ze względów operacyjnych, przebrnąwszy przez wszystkie ustawy o mediach, o prasie, o istniejące definicje, zdecydowaliśmy się, że na użytek tego badania będziemy analizować zawartość gazet papierowych o największym nakładzie, o tym, które mają największy zasięg i są najczęściej kupowane, no i jeszcze w dodatku tych, które odpowiedziały na naszą prośbę o dostarczenie nam numerów z okresu, o jaki prosiliśmy. W związku z tym tutaj za chwilkę będzie referat, który powie Państwu, o czym te gazety piszą i jakiego rodzaju wiedzy rolnikom dostarczają. Natomiast w badaniach w terenie wychodziliśmy poza prasę papierową i pytaliśmy też o inne źródła wiedzy, o internet, o portale, o informacje pochodzące od ekspertów, od doradców, od autorytetów lokalnych. O tym też będzie w drugiej części konferencji mówiła koleżanka. Jeśli chodzi o wiedzę, to interesowała nas wiedza potrzebna do prowadzenia gospodarstwa. Nie wiedza w ogóle, nie to, czym się rolnik interesuje, natomiast chodziło nam o wiedzę fachową i tego dotyczyły przede wszystkim badania. Też nie będę tego rozwijać ze względu na brak czasu. Chciałabym jeszcze chwilkę zatrzymać się bardziej przy rolniku, ponieważ ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że o ile funkcjonuje wiele definicji gospodarstwa rolnego, o tyle nie ma tak naprawdę w wypracowanej jednej definicji rolnika. Nam bardzo zależało na tym, żeby dotrzeć do osób, które rzeczywiście z tego rolnictwa żyją, utrzymują się i planują pozostać w tym zawodzie. W związku z tym aktywnie chcą pozyskiwać wiedzę, żeby to gospodarstwo działało coraz lepiej. I w tym momencie nie interesowały nas osoby, które ukończyły studia rolnicze, nie interesowały nas osoby, które są rolnikami z Marszałkowskiej, pobierają dopłaty, ale nie są czynnymi rolnikami. Nie chodziło nam o pulę osób ubezpieczonych w KRUS-ie, bo jak Państwo sobie doskonale zdajecie sprawę, to są zbiory częściowo się pokrywające, ale częściowo rozłączne. W związku z tym musieliśmy stworzyć definicję na użytek tego projektu i ta definicja jest dosyć złożona. Sięgnęliśmy do różnych kryteriów i takim głównym kryterium było to, że osoby, do których trafialiśmy z naszymi pytaniami, to miały być osoby, których główny dochód pochodzi właśnie z prowadzenia gospodarstwa rolnego, ale oprócz tego dołączyliśmy kryteria takie, które pozwoliły nam potem poszukiwać rolników już w Polsce, konkretnie w terenie. I to było między innymi takie kryterium jak fakt posiadania opryskiwacza w gospodarstwie, to było takie kryterium jak fakt prenumerowania któregoś z tytułów prasy fachowej rolniczej. I o pozostałych kryteriach doboru będzie mówił kolega w drugiej części. Nie chcę tutaj spoilerów zbyt wielu powiedzieć. Pytania badawcze i budowa narzędzi. Ten proces, ten etap pracy zajął nam dość dużo czasu. Naszym celem była odpowiedź na pytania o miejsce mediów jako źródle pozyskiwania wiedzy i informacji przez rolników. Chcieliśmy ustalić znaczenie też nowych technologii w pozyskiwaniu tej wiedzy, ale też sprawdzić, na ile istotne jest tradycyjne medium, jakim jest prasa papierowa. I hipotezy, jakie nam przychodziły do głowy, to, że rolnicy dobrze wykształceni będą korzystać z innych rodzajów źródeł niż rolnicy z przygotowaniem mniej fachowym, że im młodszy rolnik, tym będzie bardziej skłonny korzystać z nowinek technicznych. Czy to się zweryfikowało? Dowiecie się Państwo w trakcie kolejnych referatów. Badania, tak jak mówiłam, odbywały się w trzech etapach. Latem, w czerwcu, dziękuję, mieliśmy pilotaż i potem przez lipiec, sierpień i początek września jeździliśmy w teren. Fatalny moment ze względu na prace terenowe. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna rolnikom, którzy potrafili zejść z traktora czy z innej maszyny, żeby odpowiedzieć na nasze wcale nie krótkie ankiety. Bardzo jesteśmy wdzięczni Państwu z urzędów gmin, którzy wspierali nas w dotarciu do rolników. To naprawdę była ogromna pomoc i bardzo jesteśmy za to wdzięczni. No i dopiero jesienią odbyły się badania telefoniczne ze względu właśnie na te problemy z RODO, o których Państwu wspominałam.
I teraz o tej konferencji. Jej celem jest zaprezentowanie wstępnych wyników. My będziemy jeszcze przygotowywać raport, z którego rozliczymy się tym raportem w ministerstwie. Natomiast na rok 2020 planujemy wydanie książki, która będzie prezentowała wyniki tych badań, a także zapraszamy do publikacji osoby zajmujące się mediami rolniczymi, nie biorące udział w tym projekcie. Chcielibyśmy przygotować taką dużą publikację poświęconą temu, jak wyglądają media rolnicze w Polsce. Z tego, co widzimy, konieczne jest przygotowanie i w ogóle zdiagnozowanie tego, w jaki sposób rolnicy funkcjonują w mediach elektronicznych. To jest naprawdę wyłaniający się niezwykle ważny temat. I to, co też przyszło nam do głowy i też sygnalizuje jako temat do przyszłych badań, to jest zastanowienie się nad tym, jakiego rodzaju odpowiedzialność ponoszą osoby przekazujące wiedzę. Czy osoba, która prowadzi bloga w internecie i mówi, że proszę, nie wiem, posypać takim nawozem pod truskawki, ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność, jeśli wprowadzi w błąd? Czy gazeta, która pisze błędne informacje, ponosi odpowiedzialność? Kto się cieszy zaufaniem? Z czego to wynika, to zaufanie wynika? To są rzeczy, które niewątpliwie wymagają dalszych badań. Wydaje mi się, że jak na 12 miesięcy pracy możemy być zadowoleni z tego, co nam się udało osiągnąć, ale niedosyt pozostaje. Mam nadzieję, że będziemy tę tematykę w IRWIR-ze kontynuować. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście się pani spięła, pani doktor. Nie powiedziałam. No, bo to też i czasu pani nie wykorzystała. Poproszę teraz o zajęcie miejsca tu obok mnie panią profesor Kisiłowską, która powie nam o rynku prasy rolniczej, a ja nim pani profesor się zainstaluje, to chciałam zwrócić uwagę na tego bohatera, bo tutaj mieliśmy media, rolnik, wiedza. A okazało się, że to RODO jest. RODO, proszę państwa. Ale o tym my wiemy skądinąd. Nie takie tęgie głowy się nad tym RODO w Kancelarii Sejmu głowią. Oddaję głos pani. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Ja postaram się syntetycznie zaprezentować to, co po tegorocznych badaniach, takich syntetycznych również po przeglądzie rynku prasy rolniczej, o tej prasie wiadomo. Tak jak pani doktor już wspomniała, obowiązująca prawnie definicja niewiele nam wyjaśnia, jeżeli chodzi, czy niewiele precyzuje, nie zawęża nam naszego obszaru badawczego, w związku z czym tego zawężenia musieliśmy tutaj dokonać sami. I zdecydowaliśmy się na wybór tej prasy, która jest określona przez pewne cechy wydawnicze, czyli takie, które też są przez nas postrzegane intuicyjnie w wyniku naszego doświadczenia, prawda, że są to periodyki ukazujące się dosyć regularnie o nieograniczonym dostępie, numeracji, wspólnym tytule i tak dalej. Nie analizowaliśmy w projekcie czasopism fachowych i analizowaliśmy takie, do których też mieliśmy możliwość dotarcia, czyli takie, które są rejestrowane w Bibliotece Narodowej i takie, które są też dostępne w Centralnej Bibliotece Rolniczej, jako że sama bibliografia Biblioteki Narodowej może tutaj być niewystarczająca ze względu na nie, opóźnienia w rejestracji, brak wpływu i tak dalej, więc przecięcie się tych dwóch katalogów, czy tych dwóch typów źródeł tutaj było ważne i ważne też było, żeby te tytuły były aktualne, tak? Bo nie prowadziliśmy badań retrospektywnych na razie, natomiast prowadziliśmy badania tej prasy ukazującej się aktualnie, więc takiej, która w ostatnich dwóch latach była dostępna. Ostatecznie udało nam się wyodrębnić 54 tytuły. Zaraz je państwu tutaj w szybkim przeglądzie zaprezentuję. Oczywiście ograniczenia, jakie narzuca ten sposób pracy, czy ten sposób doboru materiału, też trzeba tutaj wymienić, bo to nie jest na pewno tak, że to jest lista zamknięta. Nie ma tutaj z całą pewnością czasopism regionalnych, zwłaszcza tych publikowanych przez ośrodki doradztwa rolniczego, ale myślę, że nie tylko. Że tej prasy regionalnej tutaj bardzo brakuje, że mamy przede wszystkim do czynienia z tytułami ogólnopolskimi, że
częściowo też jest tak, że te tytuły się zmieniają, zmienia się własność ich tytułów, część przechodzi do sieci. Jeszcze nie, i tak do końca nie wiadomo, czy ona już się całkiem przeniosła, niektóre z tych publikacji, czy jeszcze nie do końca, więc jak je tutaj analizować. To, co chciałabym pokrótce powiedzieć, to właśnie pokazać, jak charakteryzowany jest ten rynek przez częstotliwość, tematykę, wydawców, nakłady, dostępność, w sensie możliwości zakupu i dostępności w sieci. Jeżeli chodzi o częstotliwość, mamy najwięcej miesięczników, za chwilę do tego dojdziemy, ale po kolei chciałam pokazać Państwu, że dostępne są 3 kwartalniki, 10 dwumiesięczników. Tak jak to w tej chwili się ukazuje. Widać, że one mają różny zakres, o właśnie zakresie i tematyce za chwilę też Państwu powiem. Najwięcej miesięczników, to jest źle podpisane. Przepraszam, tygodnik jest jeden. Najwięcej miesięczników, one też mają bardzo różny zakres, są takie, które mają zakres uniwersalny, czyli poruszają różne zagadnienia w obrębie jednego numeru i takie, które są poświęcone pewnemu rodzajowi działalności rolniczej czy działalności gospodarczej. Nie doprecyzowaliśmy tutaj, nie rezygnowaliśmy z jakiejś specyfiki pszczelarskiej na przykład, prawda? Tylko to wszystko, co w obszarze rolnictwa jest rejestrowane przez biblioteki i bibliografię, tutaj się pojawiło. Więc są to wbrew pozorom miesięczniki. Dwutygodników mamy 3. Jeden tygodnik, za to pewnie najpopularniejszy, najbardziej znany, najlepiej dostępny. Chociaż Zielony Sztandar do niedawna też był tygodnikiem. On się dopiero co tutaj zmienił, jeżeli chodzi o częstotliwość wydawania, co właśnie ilustruje tę dynamikę, trudność uchwycenia czy takiego ustabilizowania tego rynku. Ale może nie jest to potrzebne. Jeżeli chodzi właśnie o zakres, tematykę, które są poruszane w tych tytułach. 22 tytuły spośród 54 mają, można powiedzieć, charakter taki uniwersalny w obrębie dziedziny rolnictwo, tak? Czyli poruszają i wątki związane z hodowlą zwierząt i z uprawą, czy to roślin zbożowych, czy innego typu roślin, ale też tematyka prawna, ekonomiczna, techniczna w każdym numerze się pojawia. Tym niemniej większość, to czasopisma, można powiedzieć, specjalistyczne, choć też o bardzo różnych tutaj zawężonych już zakresach. Czyli tak jak powiedziałam, mogą dotyczyć albo uprawy warzyw, albo uprawy owoców, albo warzyw i owoców, albo roślin rolniczych, albo hodowli zwierząt, pszczelarstwa, techniki, finansów czy prawa. Ten rozkład tutaj jest też różny i też jest to takie pytanie jeszcze cały czas otwarte, jak to się zmienia, dlaczego tak to w taki sposób funkcjonuje. Mamy kilka podmiotów, powiedzielibyśmy, głównych takich na rynku, takich, które wydają więcej niż jeden tytuł. Część z nich specjalizuje się w publikacji prasy rolniczej, ale są też takie, które są niekoniecznie są związane z tym sektorem, prawda? A jednak taka prasa się pojawia. Tutaj też to, co warto wspomnieć, może tak zrobimy, co warto wspomnieć, te tytuły przechodzą między wydawcami. Tak się zdarzało w czasie, na ile to udało się też zrekonstruować, bo to jedyny taki wątek, myślę, retrospektywny, który się pojawia, ale pokazuje właśnie tę historię tytułów pomiędzy różnymi wydawcami i to, że ci wydawcy czasami się pojawiali, czasami pojawiały się też wzajemne zależności czy podległości. Część tytułów pochodząc od wspólnego wydawcy, na przykład Polskiego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego, później rozeszła się po różnych innych publikatorach. Także mamy też wiele zmian tytułów. Część z tych analizowanych 54 pojawiała się najpierw jako dodatki do jakiegoś innego tytułu, później się usamodzielniała. To jest właśnie dłuższa opowieść, nie będę tutaj zajmowała czasu, ale jest to opisane jakoś będzie opisane w publikacji. Bardzo trudno jest określić wysokość nakładów. Jest to w takim pierwszym podejściu bardzo ograniczone. Jedna z możliwości to jest zaglądanie do stopki redakcyjnej, ale tutaj informacji właściwie nie ma. 2 tytuły chyba tylko publikują takie dane.
To, co natomiast pokazuje Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy, to jest średni nakład jednorazowy i rozpowszechnianie ogółem, czyli ta informacja dotycząca i sprzedaży, i rozdawania, bezpłatnego udostępniania tytułów. Ale Związek rejestruje, czy do Związku zgłoszonych jest 11 spośród tych 54 tytułów. Więc nie jest to dużo, to jest mniej więcej 1/5. Cała reszta wymagałaby znowu jakichś pogłębionych badań kontaktu z wydawcami, poszukiwania tej informacji o wysokości nakładów bieżącej i ewentualnie jak to się zmieniało w czasie. Tu pokazuję Państwu te dane, które Związek Kontroli Dystrybucji Prasy udostępnia. Dostępne są też dla części z tych tytułów dane szczegółowe miesięczne za część mijającego roku, ale nad tym się pewnie nie będziemy zatrzymywać. Trzeba pamiętać oczywiście, że po pierwsze te tytuły, które tutaj oznaczone są gwiazdką, są też rozpowszechniane bezpłatnie, co niewątpliwie ma wpływ na wielkość tych danych. No i oczywiście, że są różnice wynikające między innymi z częstotliwości, prawda? Bo tutaj mamy i miesięczniki, i nie tylko miesięczniki, więc ta wysokość nakładu może być różna. Ale to, co można powiedzieć, patrząc na tych ostatnich 5 czy 6 lat, czyli od tego 2013 roku, to, że te wysokości nakładów są dosyć stabilne. One, powiedziałabym, że minimalnie maleją, albo że te wahnięcia są bardzo nieduże. I to jest chyba dobra informacja, prawda? Że mimo takiej dużej konkurencyjności źródeł sieciowych, to czasopisma ukazują się w miarę stabilnych nakładach. I przy czym trzeba pamiętać właśnie, że gdzieś następuje ten ruch do wersji elektronicznej. Z tego, co udało się stwierdzić też na temat dostępności tych badanych czasopism, one są rozpowszechniane przede wszystkim w prenumeracie, częściowo w sprzedaży egzemplarzowej, częściowo, chociaż w niewielkim stopniu, to większość nie jest dostępna w postaci e-czasopism. A jeżeli tak, to cena jest niewiele niższa bądź porównywalna z ceną egzemplarza drukowanego. No i tak jak wspomniałam, poza tymi kilkoma, które były rejestrowane, jeżeli chodzi o wysokość nakładu, to jeszcze kilka dodatkowych, czyli w sumie 10 z 54 badanych dostępne są bezpłatnie w sieci, ale oprócz tej formy dostępności czasopisma wiadomo, że jest też informacja o samym czasopiśmie na stronach wydawców, albo prowadzony jest portal o analogicznym bądź identycznym bądź zbliżonym tytule, częściowo pokrywający się zakresem. Więc tutaj też jest taki wątek, który wymagałby dalszego zbadania. Podsumowując, trzeba powiedzieć, że właśnie mamy do czynienia tutaj z tymi wynikami, które są pewnym rekonesansem badawczym, pewnym początkiem, natomiast z pewnością można te badania pogłębić i można je poprowadzić też retrospektywnie, żeby sprawdzić, jak sytuacja zmieniała się w czasie. Utrudniony jest ten dostęp do wysokości nakładów i sposobów dystrybucji. Na pewno to, co wymaga też badań, a bardzo dynamicznie się zmienia, to relacja między źródłem drukowanym czy pierwotnie drukowanym, a źródłami sieciowymi. Ciekawy jest z pewnością wątek rozkładu tematycznego i jak to się zmienia, jak pojawiają się nowe czasopisma gdzieś tam pączkujące albo z pewnego działu, albo z dodatku, tak jak już wspomniałam. Także myślę, że wiele pytań otwartych, wiele możliwości dyskusji i kontynuowania tego wątku. Pozostawiam do zbadania dalszego. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani profesor. Czy są jakieś pytania z sali niecierpiące zwłoki? Nie ma. To może na koniec przejdziemy do dyskusji. Poproszę panią profesor Monikę Kaczmarek-Ślibińską, która nam powie, co też w tej prasie jest. Ja tylko tytułem takiego krótkiego komentarza do poprzedniego wystąpienia, ale ogólniejszej refleksji, gdzie przeglądałam ostatnio, tak trochę się przygotowując do tej zaszczytnej funkcji,
kto robił badania o prasie rolniczej. Dotarłam do takich analiz robionych we Francji, gdzie rzuciło, Francja jak wiadomo ma najlepiej chyba zorganizowaną rolników jako grupę zawodową z ogromnie silnymi związkami zawodowymi, izbami rolniczymi i tak dalej. I tutaj w tych różnych tytułach uderzyło mnie, że prasa związkowa, prawda, syndykatów jest w zasadzie nieobecna i ona się potem w badaniach też nie pojawiła, choć specjalnie tam umieszczaliśmy taki tytuł. Ale o tym na pewno powie nam jeszcze pani profesor, której oddaję głos. Dziękuję bardzo pani profesor. Dziękuję również całemu instytutowi dyrektor, pani kierownik projektu za dołączenie i włączenie do tego projektu. Też spędziłam wakacje nad analizą prasy rolniczej i powiem szczerze, że obserwując swoje zachowanie, co też było dla mnie interesujące i to był też jakiś wniosek badawczy, zaobserwowałam takie trzy fazy. Pierwsza to była faza zdziwienia, że tyle informacji przydatnych, z mojego punktu widzenia, z perspektywy osoby, która nie jest rolnikiem i tematyka, od razu powiem, dla mnie była tematyką obcą. Rolnictwo pamiętam z gospodarki babci i dziadka i na tym był koniec. Więc pierwsza moja faza to było zainteresowanie, ale też pewnego rodzaju przełamywanie swoich słabości, ponieważ mam alergię na pleśń, a tam było dosyć sporo o pleśni, dosyć sporo o robakach, więc dusiłam się, widząc niektóre czasopisma. Druga faza to ewidentnie było właśnie takie przekształcenie tych informacji w wiedzę i zainteresowanie. Trochę czasu tutaj moje poprzedniczki zaoszczędziły, więc powiem Państwu, że w pewnym momencie wracając ze sklepu, kiedy zerknęłam na drzewa sąsiada, zobaczyłam, że one chorują i z przerażeniem lekkim odkryłam to, że wiem prawdopodobnie, jaka to jest choroba i pamiętam stronę, na której jest środek rekomendowany na tę chorobę. I pomyślałam, że coś ze mną jest nie tak. I trzecia faza, o której już kiedyś wspominałam, pani kierownik projektu, to faza, kiedy pomyślałam, że czas kupić jakąś ziemię i może ja bym też sobie coś tam porobiła, bo mi się zaczęło to podobać. Więc wniosek taki, który pojawił się prowadząc obserwacje, analizując zawartość prasy rolniczej, z pewnością był taki, że jest sporo tej wiedzy i teraz trzeba sprawdzić, jak ona może być przekształcana i jakiego ona jest charakteru. Krótko będę chciała powiedzieć na kilka takich rzeczy, o których na pewno należy wspomnieć, mianowicie metodologia badania, bo tutaj rzeczywiście też pierwsze początkowe założenia były inne z tym, co nam wyszło. I pokażę też Państwu zestawienie ogólne wyników badań oraz analizę danych już poszczególnych czasopism, które miałam przyjemność czytać, zapoznawać się i analizować. No i oczywiście konkluzje. Przedmiotem analizy było 10 czasopism. Te czasopisma były wybierane, tak jak już wspominała dr Michalska, na podstawie różnych kryteriów. Na pewno musiały to być periodyki, na pewno musiały ukazywać się regularnie na rynku, no i na pewno musiały dostarczyć nam swoje numery do analizy. Już po samych tytułach, które w tej chwili Państwo widzicie na slajdzie, widać, że ta tematyka jest dosyć obszerna i chwilami całkowicie traktująca inne obszary rolnictwa, bo mamy z jednej strony sad nowoczesny, no ale mamy na przykład profesjonalną technikę rolniczą, czy też całkowitą inną, skrajną stronę prasy rolniczej, gospodynie. Także tu już po tytułach wiedziałam, że trzeba będzie znaleźć takie kategorie, które będą uwspólniać i które później potrafią nam pokazać analizę. Widzą też Państwo, że są różne liczby przy numerach, które były analizowane. One są związane oczywiście, jeszcze będę wspominać o tym, z okresem, częstotliwością ukazywania się poszczególnych czasopism. Okres, który analizowałam, był dość znaczny, bo to był rok. Jak na analizę prasy, tych numerów było rzeczywiście sporo do przeczytania, zapoznania się i właśnie przypisania do odpowiedniej kategorii.
Przyjęliśmy taką zasadę, że w przypadku miesięczników analizujemy numer danego miesiąca, natomiast w przypadku tygodników analizujemy pierwszy numer każdego badanego miesiąca, badanego okresu. Tutaj też znalazły się czasopisma, które posiadały inną częstotliwość, czyli nie były to tygodniki albo miesięczniki i oczywiście wydania specjalne, które również wchodziły i zostały uwzględnione w tej analizie. Badanie, jak wspomniałam, to wakacje, lipiec i sierpień. Niektóre numery miały okazję zobaczyć Tatry Słowackie, niektóre zobaczyć Morze Bałtyckie, bo jeździły i w tym czasie też pracowały. Pierwsze dwa tygodnie to był pilotaż. Z każdego badanego numeru wylosowałam po jednym numerze i zapoznałam się z nim w ramach takiego pilotażu, żeby w ogóle zobaczyć, co w tej prasie jest, ponieważ, tak jak mówię, to nie był mój temat. Zajmuję się mediami i nowymi mediami, ale temat rolnictwa był tematem dla mnie całkowicie nowym, więc zanim doszło do wyodrębnienia kategorii, należało zobaczyć, co w tych czasopismach się mieści. Badania, która była wykorzystywana, to analiza zawartości. Ona jest definiowana jako służąca obiektywnemu, systematycznemu, ilościowemu opisowi jawnej zawartości komunikacji, czyli można powiedzieć taka metoda badawcza, która najlepiej odda, co mieści się wewnątrz takich pism. Oczywiście należy od razu tutaj założyć, że w przypadku analizy roku i w przypadku analizy tylu czasopism, tych pism, tych danych, które powstaną w wyniku badania, będzie rzeczywiście znaczna zawartość. Żeby tylko tak uzmysłowić, ile danych było w arkuszu excelowskim, do którego wprowadzałam dane, to miałam 10 tysięcy wierszy i miałam 120 kolumn. Więc jeśli przemnożymy sobie te dane, to rzeczywiście miałam największy chyba problem z wyciągnięciem do raportu tych danych, które najpełniej mogły pokazywać specyfikę danego pisma i pokazywać to, co rzeczywiście jest wartościowe. Natomiast myślę, że w tym moim arkuszu jest jeszcze potencjał na przynajmniej 2-3 teksty i będzie można wykorzystać go, podchodząc z różnych perspektyw, bo dzisiaj pokazujemy tak naprawdę tylko z tej analizy zawartości jeden jej element, analizę treści, czyli jaka jest treść. Natomiast tam jeszcze przecież są fotografie, tam jeszcze są reklamy, które też sobie zliczałam. Tam jeszcze jest odpowiedni sposób prezentowania tych reklam. W niektórych czasopismach bardzo interesujące zjawiska można było zobaczyć. Też tutaj warto byłoby pogłębić te badania, a mianowicie efekt reklam o określonej tematyce, które pojawiają się oczywiście w określonym otoczeniu poszczególnych tekstów, tak? Czyli można byłoby też zobaczyć, w jaki sposób tutaj następowała ta relacja. Więc poza tym, że dzisiaj prezentuję, jaka była analiza treści, to jeszcze mamy bardzo dużo różnych takich rzeczy, które wpływają na to, że mówimy wtedy, że jest to analiza zawartości, struktura formalna, układy graficzne i tak dalej. Coś tutaj nie tak idzie. Cel główny. Uzyskanie odpowiedzi na temat zawartości poszczególnych czasopism ze względu na możliwość pozyskania informacji w zakresie użytecznym rolnikom. I tutaj już też kierownik projektu wspomniała o tym, że ten zakres użyteczności informacji, który jest charakterystyczny rolnikom, znacznie się zmienił, ponieważ kiedyś tak naprawdę rolnik musiał wiedzieć, jak hodować albo też jak siać, a dzisiaj musi wiedzieć dużo, dużo więcej. I przy okazji tego badania w mojej głowie pojawił się kolejny pomysł na kolejne badanie, ponieważ zobaczyłam, że ten wizerunek rolnika, który ja stereotypowo mam w głowie, nie zajmując się tą tematyką, zmienia się znacznie w momencie, kiedy ja zapoznaję się z tymi czasopismami. Teraz się okazuje, że ten rolnik, który dzisiaj jest i pełni swoją rolę i zarządza gospodarstwem, jest kimś całkowicie innym niż, myślę, stereotypowe postrzeganie rolnika w opinii publicznej. Więc tutaj myślę, że może to byłoby też warte zbadania, jaka jest świadomość na temat wizerunku rolnika, kim dzisiaj jest ten człowiek, bo mi całkowicie po lekturze wielu czasopism objawiła się inna postać. Człowiek, który po pierwsze musi zdobywać
dużą wiedzę, musi orientować się, jeśli nawet sam nie będzie, wiadomo, nie jest prawnikiem i nie będzie bardzo często potrafił sobie wyjaśnić wielu dylematów, to te podstawowe tutaj ewidentnie były wskazane, czyli to jest taka rzecz, na której on bazuje, nawet idąc do prawnika musi wiedzieć, o co zapytać. Tak jak mówię, moje postrzeganie było całkowicie inne, więc ta użyteczność znacznie nam się rozszerzyła. To była wiedza nie tylko typowo związana z prowadzeniem gospodarstwa, ale też wiedza na pewno, która jest poza kategorią wiedzy rolniczej, natomiast jest wiedzą, która zwiększa według mnie skuteczność zarządzania przedsiębiorstwem rolnym. I w pierwszej wersji to, o czym Państwu powiedziałam, że trochę nam się tutaj rozminęły prognozy, jak będziemy wykonywać to badanie, w pierwszej wersji kategorie, które zostały wyodrębnione do badania, to te, które Państwo w tej chwili widzą. Według nas były to najbardziej naturalne kategorie. Nowe technologie i technika w rolnictwie, marketing produkcji rolnej, czyli właśnie jak sprzedawać, informacje z obszaru prawnego, ekonomicznego, informacje o sytuacji rolnictwa rolników w krajach Unii Europejskiej, wspólna polityka rolna oczywiście, techniki produkcji roślinnej, zwierzęcej, informatyki. I teraz ten pilotaż dwutygodniowy w pierwszym okresie badania pokazał, że pozostaje wiele informacji, wiele artykułów, których nie da się zakwalifikować wprost pod te kategorie. I w związku z tym trzeba po prostu wyodrębnić kolejne kategorie. No i tutaj okazało się, że tych kategorii jest sporo. Motywacje i inspiracje zawodowe, motywacje i inspiracje pasji pozazawodowe, wywiady o tematyce rolniczej, wywiady o tematyce innej niż rolnicza, konkursy różnego typu. To były konkursy i rolnicze, gdzie trzeba było wykazać się wiedzą o rolnictwie, ale też konkursy takie całkowicie poza tą wiedzą. Oczywiście treści rozrywkowe, to co mnie bardzo zdziwiło, bardzo często prasa branżowa unika odniesień do polityki, a tutaj pojawiały się odniesienia do polityki, pojawiały się żarty na temat polityki, były to żarty osadzone oczywiście w kontekście, w danym klimacie, coś się wydarzało, bardzo szybko widać było, prasa rolnicza reaguje na to. Też wyodrębniona została taka kategoria jak społeczność wiejska, czyli wszelkiego rodzaju informacje, które wcześniej nie mogły być zakwalifikowane do określonych kategorii, a były na pewno istotne, bo były to informacje na temat na przykład targów, spotkań, konferencji organizowane albo przez społeczność lokalną, albo dla społeczności lokalnej, koła wiejskie, informacje o organizacji straży pożarnej, czyli to, czym tak naprawdę żyje ta społeczność. Było trochę informacji, nie powiem, że sporo, ale trochę informacji na temat zwyczajów i obrzędów. I to były znowu różne, gdybyśmy szerzej wchodzili w analizę, informacje, które dotyczyły na przykład zwyczajów i obrzędów takich ogólnospołecznych, na przykład święta, przygotowania do świąt, tradycje świąteczne, ale też były to takie informacje, które dotyczyły tylko wsi, tak? Czyli tylko już rzeczywiście przypisane do rolnictwa. Były informacje, które określiłam jako inne niż bezpośrednio związane z rolnictwem, na przykład zdrowie, na przykład styl życia, informacje medyczne, kuchnia, ogród, dom. I to były informacje na bardzo wysokim poziomie. Zresztą wszystkie informacje zaskakiwały naprawdę tym, że były to informacje bardzo rzetelnie przygotowywane, dobrze opracowywane. Widać, że dobrze wydawca zna swojego odbiorcę, bo one były bardzo dobrze formatowane. No, w dzisiejszych czasach, kiedy mówimy często o zalewie fake newsami, informacjami, które są niesprawdzone i właśnie tym problemem, czy jak bloger pisze, to ponosi odpowiedzialność, albo jeśli on pisze, to dlatego, że jemu wyszło, czy to wszędzie wyjdzie, czyli na ile uniwersalne rady podaje, informacje zawarte w tego typu czasopismach, no rzeczywiście tutaj uderzały swoją jakością. Kolejne kategorie, które zostały wyodrębnione, to treści poradnikowe, czyli takie bardzo krótkie właśnie porady odnoszące się do problemów. One oczywiście były określonego typu, czyli wcześniej mogłabym powiedzieć, tak, dałoby się je przypisać do informacji ekonomicznych, czy prawnych, czy rolnik w Unii Europejskiej, ale nie chciałam ich klasyfikować jako informacje tego typu, bo one na przykład były bardzo krótkie.
to były 3-4 zdania, czyli nie mogłam uznać, że to jest artykuł, że jest to jakaś forma, która będzie służyła do pozyskania wiedzy, więc uznałam, że to nazwę jako treści poradnikowe, czyli takie krótkie, zobacz, to jest ta informacja, jeśli chcesz wiedzieć więcej, to sięgnij tu i tu. I w niektórych czasopismach wręcz zdarzało się podanie na przykład różnego rodzaju hiperlinków, które przenosiły na przykład do treści już rozbudowanych. Tam pojawiał się artykuł, czy pojawiał się raport i tak dalej. Sytuacja rolnictwa i rolników na świecie oraz sytuacja rolnictwa i rolników w Polsce. Tego wcześniej nie było. Wcześniej w naszych kategoriach tych podstawowych wyróżnialiśmy sytuację rolników w Unii Europejskiej. Tutaj się okazało, że no są czasopisma, nie we wszystkich to było widoczne, które jeszcze dosyć specyficznie właśnie traktują sytuację rolnika w Polsce i sytuację rolnika na świecie. Też bardzo wiele odniesień do tych przykładów światowych. I aktualności, które w niektórych czasopismach okazały się wręcz dominującą albo jedną z dominujących kategorii. Krótkie wzmianki, które odnosiły się do wielu aspektów, do szeregu tematów dotyczących rolnictwa. Tam było i ekonomia, i właśnie prawo aktualności, ponieważ były to połączenie w zasadzie tych treści poradnikowych, czyli krótkie info, ale aktualności, bo tu i teraz. Czyli w następnym miesiącu mamy targi i zapraszamy na te targi. Albo na przykład za pół roku wyjdzie i tutaj raport, czy nowy produkt i tak dalej. Czyli takie informacje, które na pewno miały ten atut bycia aktualnymi. No i oczywiście jeszcze konkursy o tematyce właśnie rolniczej, albo też o tematyce poza rolniczej. I teraz, kiedy zebrałam te wszystkie dane, kiedy udało mi się już jakoś przefiltrować i zobaczyć, które z tych danych mogłyby być przydatne w analizie, to okazało się, że jest problem ze zrobieniem analizy. Pierwszy oczywiście taki wykres, który robi chyba każdy badacz, to chce umieścić na jednym wykresie wszystkie czasopisma i wszystkie kategorie. No i tutaj się okazało, że jest to niemożliwe, bo nic nie widać, tak? I to był od razu pierwszy impuls. Jeśli nic nie widać, a ja tak naprawdę nie wiedziałam, jak te czasopisma poszczególne wyglądają, jak wygląda analiza, bo tak jak mówię, 10 tysięcy wierszy i 120 kolumn, prawda? Więc ja widziałam tylko same wartości, które tam się pojawiały, ale oczywiście czując i przeglądając, spodziewałam się pewnych wyników, ale też nie byłam tego pewna. To był pierwszy taki impuls, że te czasopisma muszą być bardzo sprofilowane. Czyli rzeczywiście przez to, że nie widać i wykres zostaje spłaszczony, to znaczy, że w niektórych coś jest bardzo wysoko, a w innych coś będzie bardzo nisko. Stąd już przy samym prezentacji danych w raporcie pojawiają się wykresy, które będą dzielone. Tak jak Państwo w tej chwili widzicie, na przykład na tym wykresie mamy czerwonym kolorem zaznaczone informacje dotyczące technik produkcji roślinnej i zwierzęcej. Niebieski wskaźnik to informacje dotyczące nowych technologii i techniki w rolnictwie. I od razu widać, jak niektóre czasopisma mocno, silnie stawiają na te treści, a inne, no widzimy, że w gospodyni na przykład prawie w ogóle nie pojawia się informacja o nowych technologiach, prawda? To jest całkowicie inne czasopismo. Z drugiej strony, jak spojrzymy na oś zawartości procentowej w danym czasopiśmie, to widzimy, że na przykład Elita Dobry Hodowca w zakresie informacji produkcji roślinnej i lub zwierzęcej podchodzi nam prawie pod 50%. I to jest bardzo wysoki wskaźnik, tak? Bardzo wysoka zawartość treści o tym charakterze w czasopiśmie. Teraz jeśli zobaczymy następny slajd, tutaj też wygląda, że niektóre wartości uzyskują wartości procentowe wysokie nasycenia, wysokiego nasycenia daną tematyką w czasopiśmie, ale jak spojrzymy na oś ukazywania się tych materiałów, to tam jest 10% maksymalnie, prawda? Czyli widać bardzo duży przeskok, widać co było dominujące w tych materiałach, czyli jakie tak naprawdę informacje są dostarczane poprzez prasę rolniczą. W tej chwili zielony to jest informacje dotyczące ekonomii, czerwony to informacje dotyczące prawa i niebieski informacje dotyczące marketingu produkcji rolnej i podobnie jak na poprzednim slajdzie też widzimy, że niektóre kategorie w ogóle nie są reprezentowane w niektórych czasopismach, a w niektórych widzimy, no nie powiem, że bardzo duże, bo tak jak mówię, maksymalnie to jest 10%, ale można powiedzieć, że spore nasycenie danymi treściami. To, co mnie zaskoczyło, to, że te informacje, które tutaj są zaznaczone niebieskim kolorem dotyczące marketingu produkcji rolnej,
występują w niewielu czasopismach i rzeczywiście traktowane są na dość niskim poziomie. To jest w zasadzie marginalne traktowanie i nie wiem, z czego to wynika, też może warto byłoby to zbadać, ponieważ myślę, że to jest jedna z takich użyteczności, która dzisiaj rolnikom byłaby bardziej potrzebna. Tam było mało informacji na przykład na temat tego, co z mojej perspektywy było interesujące, bo tym się zajmuję, na przykład właśnie kreowania nowego produktu, wartości marki w tym produkcie, opakowania. Takie tematy pojawiały się tylko w nielicznych czasopismach. No i jeszcze jedno zestawienie zbiorcze, zestawienie, które odnosi się do wszystkich badanych czasopism. Jeśli nie występuje w tym zestawieniu jakieś czasopismo, to znaczy, że ta kategoria po prostu nie wystąpiła w nim. Informacje dotyczące sytuacji rolników i rolnictwa w Polsce, na świecie i w krajach Unii Europejskiej. No i tutaj też widzimy, jakie treści, czy które czasopisma prezentowały największy wskaźnik takich treści. Przy czym znowu, największy to w tej konkretnej sytuacji, to jest niedochodzący do 7% zawartości czasopisma. Takim drugim problemem, który pojawiał się przy badaniach, to też problem polegający przy każdym badaniu poprzez analizę zawartości i analizę treści, a mianowicie taki, że w niektóre teksty były tak sformatowane, że pojawiały się 2, 3, 4 kategorie. No i wtedy trzeba przyjąć tę kategorię dominującą, która najsilniej wybrzmiewa w danym tekście i zakwalifikować do określonej grupy. Ale oczywiście mam świadomość tego, że można byłoby zrobić to badanie, tylko wtedy nie byłoby właśnie rzeczywiście tych 10 tysięcy wierszy i 120 kolumn, tylko jeszcze więcej. Można byłoby nadać na przykład 2, 3 kategorie. To byłoby dla mnie badanie pełniejsze. Powiem od razu, że chciałam to robić, natomiast w momencie, kiedy zobaczyłam, jak zaczyna się rozrastać, to bałam, że później nie damy sobie rady z analizą tych danych. No i teraz przechodząc do analizy poszczególnych tematów. Patrzę, kontroluję, staram się zachować czas, ale spokojny, uspokajający wyraz twarzy. To bardzo ciekawe. Bardzo się cieszę, dziękuję. Poszczególne czasopisma. Elita, Dobry Hodowca. Oczywiście jest to zestawienie, które obejmuje cały okres, czyli maj 2018, maj 2019. I tak zobaczą, w takiej postaci zobaczą Państwo każde analizowane czasopismo. I tutaj widać od razu, co było tym dominującym tematem, wiodącą kategorią w danym czasopiśmie. Były takie czasopisma, które miały 2, 3 dominujące kategorie. Były takie czasopisma, gdzie można było podzielić treści znowu na 2, 3 grupy kategorii o różnym natężeniu. Myślę, że to jest taka informacja, która może być przydatna wydawcom, żeby zobaczyć, jak z ich punktu widzenia wygląda czasopismo i jak ono jest odbierane przez osobę, która czyta i analizuje i próbuje zakwalifikować te treści. To, co na pewno pojawiło się też jako wniosek, to to, że opis podany przez wydawcę jest zgodny z tym, co wychodzi w analizie zawartości. A to nie jest takie popularne i nie zdarza się często, ponieważ zdarzają się czasopisma na rynku polskim, już spoza tego rynku rolniczego, które na przykład chcą przyciągnąć reklamodawców. W związku z tym piszą o takich treściach, które mają być wabikiem i które mają przyciągnąć czy właśnie reklamodawców, czy też przyciągnąć odbiorców. Tutaj tego nie było. Tutaj rzeczywiście to, co napisał wydawca, rzetelnie potwierdziło się w analizie. Także można teraz stosować reklamy w czasopismach, że badania potwierdziły, że to, co piszemy i o czym piszemy, zgadza się poprzez właśnie analizę. Elita, Dobry Hodowca. Tutaj widać takie dwie dominujące kategorie. Technika produkcji roślinnej i lub zwierzęcej. Dosyć znaczna znowu, prawie 50%. I aktualności, czyli krótkie materiały, wzmianki, rzeczy, które tu i teraz mówią o tym, że będą jakieś nowości lub też będą jakieś wydarzenia. Znowu to, co może zastanawiać, to to, że przy tak sprofilowanym piśmie mamy na przykład bardzo niski odsetek informacji dotyczących i związanych z marketingiem, 0,76%. Tak jak mówię, te informacje w niektórych czasopismach w ogóle nie wystąpiły, więc tutaj i tak jeszcze przynajmniej je widać. Ale też informacje ekonomiczne, 4,55%, tak?
tak? Informacje ekonomiczne, znowu z założeniem, że był to tekst, gdzie była to dominująca, wyróżniająca się kategoria i każdy, kto wziąłby ten tekst, prawdopodobnie zakwalifikowałby go jako właśnie tekst o charakterze ekonomicznym. Mamy pomorskie wieści rolnicze. Tutaj było bardzo dużo do analizowania, ponieważ w ogóle materiały zawarte w tej części są materiałami krótszymi, więc no siłą rzeczy będzie ich po prostu więcej. Bardzo dużo aktualności. Typowe czasopismo, które było nastawione na to, żeby przekazywać świeże informacje, bardzo dużo nowinek. Czytając je, miałam wrażenie, że to jest takie czasopismo skierowane do osób, które rano wychodząc do pracy na pewno biorą je i czytają do śniadania i w każdej przerwie wykorzystują, czytając też je do śniadania, bo taki też jest charakter. Informacje krótsze, informacje, które można pozyskiwać w inny sposób. Sporo informacji, to też wynika z charakteru tego czasopisma, o społeczności wiejskiej. Prawie 20% mamy tutaj, tak? Czyli informacje, które są skierowane właśnie do tej społeczności, albo ta społeczność organizuje na rzecz swojego otoczenia lokalnego. Informacje prawne, informacje ekonomiczne, techniki produkcji roślinnej i zwierzęcej, to tutaj też nie było zaskoczeniem, że takie informacje nam się pojawiły. Mamy warzywa i owoce miękkie. Aktualności znowu bardzo dużo, tak? 30 ponad procent. I techniki produkcji tutaj akurat roślinnej, bo taki też jest charakter tego pisma. To, co mogło w jakiś sposób zaskakiwać, to dość znaczny odsetek informacji prawnych. Akurat w warzywach, owocach miękkich, bo tutaj mamy 10 ponad procent takich informacji, czyli tekst, który w poradnikowy wręcz sposób opisuje, jeśli masz problem, to należy zrobić to i to, albo na przykład jeśli masz problem, to należy zgłosić się do takiej i takiej osoby. Pod osłonami. Tutaj mamy też trzy takie wyróżniające się kategorie. Najsilniej reprezentowana to społeczność wiejska. I w niektórych, kiedy pierwszy raz zaczęło mi to wychodzić w badaniach, to niektóre czasopisma rzeczywiście starałam się odłożyć i robić te numery jeszcze raz po jakimś czasie, żeby zobaczyć, czy przypadkiem gdzieś już nie jestem, nie wiem, może zmęczona, może kwalifikuję je źle, ponieważ zaskakiwało mnie, że mam tytuł pod osłonami, który sugeruje mi, że powinno być tutaj więcej informacji, na przykład związanych z techniką uprawy czegoś, a pojawia się tak wiele informacji na temat społeczności wiejskiej. Ale tak jak mówię, tutaj też prawdopodobnie wpływało na to, że w niektórych tekstach były dwie lub trzy kategorie. Techniki produkcji roślinnej, o której wspomniałam, też to była w zasadzie druga kategoria, więc tutaj bardzo dwie silnie reprezentowane kategorie i aktualności, czyli znowu świeże informacje, które pokazywały w danym momencie, co się dzieje. To, co mnie zaskoczyło w tych wszystkich czasopismach, to to, że było niewiele informacji, które można było wprost kwalifikować jako informacje pochodzące z rynku, dotyczące informacji informatycznych. Tych informacji było niewiele, natomiast była grupa, która tutaj też jest obecna, prawie 8,5%, nowe technologie i technika w rolnictwie. Czyli taka technologia, taka kategoria, która mówiła oczywiście o tym, że można informatyzować, jak to robić i jakie są zalety. Natomiast wprost my przypuszczałyśmy, że takich informacji będzie więcej, stąd pojawiła się kategoria nawet, informacje dotyczące informatyki. Te informacje praktycznie nie były obecne wprost właśnie w żadnym z czasopism. Podobny profil kolejnego czasopisma to Sad Nowoczesny. Tutaj też dwie kategorie. Jak Państwo widzą, to jest kolejne czasopismo, które ma w zasadzie dwie kategorie zbudowane w ten sam sposób, czyli techniki produkcji roślinnej lub zwierzęcej, tutaj oczywiście akurat roślinnej, czy też aktualności. One tylko wymieniają się bardzo często miejscami. Natomiast akurat w Sadzie Nowoczesnym dość sporo informacji dotyczących na przykład prawa czy ekonomii. 7,5, 8, 7 to są takie wyższe wskaźniki, które były obecne w analizowanych czasopismach. Oczywiście nowe technologie i technika w rolnictwie, zresztą muszę powiedzieć już tak
prywatnie gdzieś swój osąd umieszczając, to bardzo wiele się, nie powiem, że nauczyłam, bo nie doświadczyłam tego, ale bardzo wiele się dowiedziałam na temat tego, jak dzisiaj to wygląda. I to było duże zaskoczenie, więc tutaj szukałam właśnie tego, czy rolnik też będzie miał taką informację użyteczną. To, co też było wyróżniające w tym akurat czasopiśmie, to dużo więcej informacji o charakterze marketingowym, czyli jak sprzedawać, informacja użyteczna, jak już wyprodukujesz, to teraz co z tym dalej zrobić. Oczywiście bardzo często mamy taką sytuację, że rolnik sam tego nie sprzedaje, ale co zrobić, aby to jak najlepiej umieścić na rynku. Czasopismo, które całkowicie było inne, Gospodyni. Kiedy sięgnęłam po czasopismo, zaczęłam czytać, mówię, inny świat, tak? To jest coś całkowicie odmiennego. Widzą zresztą Państwo po tych kategoriach, które są najwyraźniej notowane. Społeczność wiejska 16%, konkurs o tematyce innej niż rolnicza, czyli to były bardzo często konkursy dotyczące albo wiedzy ogólnej, albo na przykład mody, albo jak coś zrobić w domu. Motywacje, inspiracje, pasje pozazawodowe, czyli taka typowa aktywizacja skierowana głównie tutaj do kobiet, ale też aktywizacja do mężczyzn, ale poprzez kobiety. Mężczyzna o tym prawdopodobnie wydawca założył albo nie przeczyta, albo nie będzie chciał zastosować, więc używał tutaj partnerki, małżonki, matki jako tego przekaźnika informacji. To też jest charakterystyczne, że ta informacja ma szansę trafiać właśnie wielotorowo. Motywacje, inspiracje zawodowe też bardzo często, dosyć wysoki wskaźnik, 14%, tak? Czyli pokazanie tej kobiecie, bo najczęściej tutaj odbiorcami są kobiety, możesz być na gospodarstwie i możesz też znaleźć to sobie tam taki obszar, który będzie dla ciebie no, interesujący, ciekawy, będzie nowoczesny. Nie musisz wcale uciekać ze wsi, nie musisz porzucać myślenia o wsi. Także te motywacje, inspiracje zawodowe tutaj akurat w tym kontekście, w osadzeniu w rolnictwie były rzeczywiście bardzo interesujące. Treści poradnikowe 12%, to też dość sporo. Odnoszące się oczywiście do tych tematów związanych już z rolnictwem. No i to czasopismo było takim, gdzie zobaczyliśmy zwyczaje i obrzędy różne, czyli nie tylko właśnie świąteczne, ale też takie zwyczaje i obrzędy, które można byłoby zakwalifikować jako ogólnospołeczne. Tutaj też pojawiały się wywiady. I to chyba jedno z dwóch czasopism, gdzie wywiad o tematyce innej niż rolnicza osiągnął wyższy wskaźnik niż o tematyce rolniczej. Tutaj też chyba najlepiej było widać lokowanie produktu. Różnego rodzaju właśnie inspiracje, sesje modowe, sesje wizerunkowe skierowane do kobiet i bardzo wprost umieszczone lokowanie produktu. Profesjonalna technika rolnicza. Tutaj znowu wracamy z tego miękkiego obszaru skierowanego dla kobiet do obszaru, który jest skierowany pewnie do obu płci, ale w większości jednak mam wrażenie do kobiet, czyli aktualności 30% i nowe technologie i technika w rolnictwie 26%, techniki produkcji roślinnej, zwierzęcej to 13% ponad. Agroprofil też trzy takie wyróżniające się, z tym dwie dominujące kategorie, to aktualności i techniki produkcji roślinnej i zwierzęcej, przy czym też mamy nowe technologie silnie reprezentowane i społeczność wiejską. Można powiedzieć, że te cztery kategorie w różnych wymiarach i oczywiście z różnymi wskaźnikami, bo czasami, jak Państwo widzieliście, to było 50%, czasami jest to 30%, ale w zawartości czasopisma, licząc procentowo, były to dominujące. Tygodnik Poradnik Rolniczy. Tutaj również pojawiało się wiele kategorii, było silnie wykorzystywane, dominująca to techniki produkcji roślinnej, zwierzęcej, bo taki jest charakter pisma i społeczność wiejska, bo tutaj też ma to inny charakter niż typowo wejście branżowe w jedną jakąś określoną dziedzinę, czy produkcji roślinnej, czy zwierzęcej. Też pojawiały się takie treści, które można uznać za treści rozrywkowe, czyli różnego rodzaju rebusy, krzyżówki, angażowanie. Widać było tam przyciąganie tego odbiorcy, że to nie jest tylko informacja, jak zrobić i co zrobić, ale też właśnie pozostań z nami na dłużej, też odwołania do stron internetowych,
i tak dalej. Top Agrar Polska, no, jedno z najgrubszych czasopism. To też rzecz charakterystyczna w tych czasopismach, tak? Różna liczba stron. Niektóre miały 40, niektóre miały 60, niektóre miały ponad 200. Ale zawartość jest liczona procentowo, czyli tutaj widzimy, jak to się układa, aktualności, techniki produkcji roślinnej i zwierzęcej. Bardzo dużo przy tym fotografii. To było czasopismo jedno z trzech, gdzie najwięcej fotografii się pokazywało, gdzie były bardzo dokładne ilustrowanie opisywanych tematów czy opisywanych sprzętów. No i teraz konkluzje. Informacje tutaj były scharakteryzowane w kilku takich kategoriach i te, które najsilniej się uwidoczniły, to na pewno nowe technologie, technika w rolnictwie, to na pewno społeczność wiejska, to na pewno motywacje, inspiracje zawodowe, które przemycały nam informacje dotyczące ekonomii czy prawa. Były też oczywiście kategorie, które występowały w nielicznych czasopismach, na przykład wspólna polityka rolna, która wprost jako wspólna polityka rolna często w niektórych kompletnie nie występowała, czy też na przykład informacje właśnie dotyczące marketingu. Natomiast nie oznacza to, że taka tematyka w ogóle jest wyjęta z tych czasopism, bo ona jest przemycana, pojawia się jako na przykład piąta kategoria w innych tekstach. To, co na pewno pokazała analiza prasy, to, że ona jest profilowana i jest bardzo dobrze profilowana. To, o czym wspomniałam już, zgodność tego odbiorcy z opisem wydawcy. Przynajmniej jedna dominująca kategoria informacji w każdym czasopiśmie. Najczęściej to były dwie, trzy. No i oczywiście właśnie to dobre odniesienie do swojego odbiorcy, angażowanie. Tutaj nie mam czasu, bo już pani profesor pokazała mi taką kartkę z tym, ile minut mi zostało. Nie wykonuję ruchu w kierunku. Dobrze, to jeszcze skorzystam z tego. Ale to, co na pewno było takim interesującym, to, że widziałam, jak w upływie tego roku, analizując od maja 2018 do maja 2019, niektóre czasopisma zwiększają zakres informacji, które można uzyskać online. Czyli widać, zauważyli, że ten obszar jest istotny, albo też jest skuteczniejszy, albo nie wszystko da się zmieścić i nie wszystko warto zmieścić w prasie drukowanej, bo to jest przecież koszt, prawda? Więc lepiej zrobić krótki tekst i odesłać rolnika na strony internetowe. Także tutaj było widać, nie wiem, czy to było świadome, musiałabym z wydawcami porozmawiać, ale było widać tego typu zabiegi. Jeśli świadome, to oczywiście jest to bardzo rozsądne, bo jest to kreowanie polityki również czasopisma. Przepraszam za tak skrótowe, przepraszam za przekroczenie czasu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję pani bardzo. To bardzo było interesujące wystąpienie. I ja tylko jeden komentarz tutaj do tego, że prasa kobieca, prasa nie kobieca. Chciałam powiedzieć, że mężczyźni bardzo chętnie czytają prasę kobiecą, co ja wiem już z wieloletnich obserwacji. Mój mąż zaczyna niedzielne wydanie Gazety Wyborczej, czytanie od dodatku dla kobiet wysokich obcasów, a pamiętam, jak kiedyś bawiłam u moich przyjaciół i spałam w pokoju zajmowanym przez wybitnego socjologa, profesora Wacława, nieżyjącego już, Wacława Piotrowskiego. I to tu Wacek śpi, to ty się prześpisz, on się prześpi gdzie indziej. I sięgnęłam tak za kanapę tam i wyjęłam cały pęk Kobiety i życia, bo Wacek to uwielbiał, więc tutaj można wprost adresować te. Poproszę teraz, dziękuję pani bardzo, poproszę teraz pana Marka Kalinowskiego, który nam opowie rzecz z drugiej strony i mam nadzieję trochę nam powie o kuchni tworzenia tego tygodnika, poradnika rolniczego. I mnie przypomniało się, jak pani Sylwia napisała o odpowiedzialności umieszczanych informacji.
I to jest anegdota, ja nie ręczę za prawdziwość, ale ona podobno wydarzyła się na skutek współpracy znanego antropologa polskiego, pracującego we Francji i współpracy z dziennikarką gazety, która prowadziła dział o takich osobliwościach przyrodniczych, osobliwościach zachowań zwierzęcych. Więc ona jej powiedziała, co ty będziesz chodzić po tych bibliotekach? Szli do kawiarni i on, że wymyślał przeróżne zachowania, głównie kładąc nacisk na bogactwo zachowań seksualnych tych dziwnych zwierząt. Wyszło to po kilku miesiącach, że oni to opracowywali w restauracji przy butelce wina, więc ja myślę, że w prasie rolniczej to nie może mieć miejsca. Dzień dobry, Marek Kalinowski. Ja jestem zastępcą redaktora naczelnego tygodnika Poradnika Rolniczego. Reprezentuję dzisiaj Polskie Wydawnictwo Rolnicze, które ma no, co najmniej kilkanaście, ciężko mi zliczyć, kilkanaście tytułów. I w dużej mierze przedmówczyni opowiedziała troszkę na tych prezentacjach o naszych wydawnictwach. Jak pani podkreśliła, zacznę od tej wiarygodności prasy rolniczej, która w naszej grupie jest bardzo mocna. Taki przykład. U nas dziennikarze, którzy zajmują się konkretnymi działami, zwykle rolniczymi, mają co najmniej wykształcenie magistra inżyniera Polskiej Akademii Rolniczej bądź zagranicznej, bo mamy też absolwentów szkół na Węgrzech, w Niemczech. I to jest po prostu pewien poziom kadrowy w naszej firmie. I z tego wynika właśnie wiarygodność, zaufanie, tym bardziej, że część naszych redaktorów ma i prowadzi gospodarstwa rolne, także ma, obcuje na co dzień z tą glebą. Tyle tytułem wstępu. Mam mówić o rozwoju prasy rolniczej. Oczywiście państwo badają ten obszar. Ja mam troszkę inne doświadczenia, zresztą prezentuję te informacje w zastępstwie za kogoś. Na co dzień tego nie robię, stąd też troszkę tremy. I jeżeli państwo widzą pierwszy slajd i tam uśmiechnięty rolnik, troszkę podobny pewnie do mnie, może być to złudne nieco wyobrażenie tego rolnika polskiego. I też w nawiązaniu do rozwoju prasy rolniczej, kierunków, w jakim będziemy podążać jako korporacja czy wydawnictwo, to taka, może nie wszyscy wiedzą, ale jest pan dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i takie informacje zapewne głębiej nawet mógłby przytaczać szereg. Powiem tak, polski rolnik jest najmłodszym w Unii Europejskiej. Jeżeli mówimy o rolnikach w wieku poniżej 35 lat, to w Polsce jest ich 14,7. Średnio w Unii jest to zaledwie 8,4. Z kolei jeżeli weźmiemy tą najstarszą grupę, to rolników w wieku powyżej 64 lat w Polsce jest tylko 8,4, a w całej Unii ponad 29%. Najstarszą grupą rolników, najstarsza grupa jest w Portugalii, gdzie tych rolników najstarszych jest ponad 46%. Ale może uda mi się przejść przez tą prezentację. Dobrze, już zaczynamy troszkę. Będzie to wyjaśniało jakby kierunek i wizję, w jakim kierunku ma się rozwijać prasa rolnicza. Oczywiście my jako wydawnictwo zlecamy w każdym roku firmom zewnętrznym badania, żeby uzyskać pewne odpowiedzi, jak mamy reagować, jak konkurować z dobrą konkurencją. I to jest przykład badania Kantar, gdzie w takim zapytaniu rolników,
jakie źródło informacji jest najważniejsze w prowadzeniu, w podejmowaniu decyzji w gospodarstwie. Odpowiedź jedna, czyli top mint. Prasa rolnicza jest na pierwszym miejscu. Później mamy programy rolnicze w telewizji, internet. Tak od razu też z własnego doświadczenia powiem, że oczywiście te odpowiedzi w badaniach szczegółowych mogą być mylące, dlatego że programy rolnicze, owszem, telewizja jest, te programy rolnicze są, ale jeżeli ktoś ten rynek śledzi, może zauważyć, jak radykalnie zmniejszył się czas antenowy tych programów i w jak niedogodnych godzinach te programy są emitowane. Ale taka spontaniczna odpowiedź, oczywiście telewizja jest na drugim miejscu. Jeżeli już weźmiemy wiele odpowiedzi, to tutaj okazuje się, że górą jest internet. Prasa rolnicza jest na drugim miejscu, jest to wysoka pozycja, ale każdy z Państwa może się zastanawiać albo mieć swoje wnioski, dlaczego ten internet jest tak wysoko. Oczywiście internet jest ogólnie dostępny, powszechny, każdy ma to w głowie, każdy korzysta na co dzień, z tym, że jeżeli chodzi o przydatność tego medium w rolnictwie, tutaj można mieć wiele, wiele wątpliwości, do czego ten internet jest wykorzystywany. Rolnicy oczywiście robią zakupy i to częściej niż społeczeństwo w mieście przez internet, wykorzystują internet do sprawdzania pogody, do pewnych takich rzeczy, które w zasadzie w podejmowaniu decyzji w gospodarstwie nie mają miejsca. Na tym slajdzie jest też pokazane, wchodzi jakby ważna pozycja zaznaczona na zielono właśnie, portale rolnicze i to jest internet, ale to jest troszkę jednak coś innego. Dziwić może, czy zastanawiać mogą się Państwo nad taką liczbą zsumowaną 54, gdzie prasa rolnicza plus portale rolnicze powinny dać troszkę więcej, ale to wynika z tego, badająca firma wykluczyła jakby dublowanie się pewnych kanałów i ten synergizm to nie jest tak jak 2 dodać 2, tylko troszkę mniej. Czytelnictwo prasy rolniczej w gospodarstwach. Prasa rolnicza jest czytana w 69% gospodarstw, prasa nierolnicza w 32% gospodarstw. Tutaj slajd, który pokazuje naszą wartość wśród czytających. Nie będziemy tego może omawiać. Są rzeczy ważniejsze. A właśnie. Internet. Przez chwilę powiedziałem, że rolnicy korzystają z internetu i pierwsze trzy słupki pokazują, jak bardzo mocniej z tego internetu korzystają w porównaniu do tego czerwonego bodajże słupka, w porównaniu do ogółu społeczeństwa. Korzystają częściej. Ta dynamika jest. Tutaj też koleżanka, która miała to prezentować, chciała się pochwalić, jak mocni jesteśmy jako tygodnik w internecie. Jest to nasza dość młoda przygoda, ale ilości odsłon pokazują, jak szybko się to zmienia. I ten slajd pokazuje, jest to część badań Kantaru, ale też nasze obserwacje, czego rolnicy tak naprawdę szukają w internecie, poza filmami, poza możliwością kupienia choinki i innych rzeczy. Są to przede wszystkim szybkie informacje o cenach, o nawozach, o środkach ochrony roślin, o cenach produktów rolnych. Ceny sprzętu, to jest, jak wiemy, internet to jest informacja od ręki i tego się po prostu szuka. Ja osobiście uważam, że era prasy papierowej
nie skończyła się, ona będzie trwała i jeżeli chodzi, bo taki był tytuł generalnie prezentacji, w jakim kierunku powinniśmy się zmieniać, my to badamy, zlecamy badania, ale też bardzo nam zależy na opinii samych rolników. Wykonaliśmy w tym roku ankietę opublikowaną w tygodniku Poradniku Rolniczym, adresowaną do naszych czytelników, z prośbą o wypowiedzenie się na temat różnych rzeczy. Były to pytania dotyczące też ceny sprzedaży pisma, czy ona jest odpowiadająca tym, co rolnik znajduje, czy też jest za wysoka. Pytaliśmy między innymi o to, które działy są interesujące i najbardziej interesujące, czy liczba stron w naszym piśmie jest odpowiednia, za duża czy za mała, bo tutaj pani we wcześniejszej prezentacji powiedziała, że niektóre pisma mają ponad 200 stron, czasami nawet 400 i to też jest rzecz ważna, żeby nie zanudzić przede wszystkim rolnika, żeby ta proporcja była, zwłaszcza dla tygodnika, odpowiednio zachowana. Pytaliśmy też, jak oceniają właśnie kwalifikacje naszych dziennikarzy. Szereg ciekawych odpowiedzi. Nie ma czasu, żeby je wszystkie omówić. To jest właśnie ta ankieta zamieszczona. I przykład dwóch odpowiedzi, gdzie na pytanie o przydatność artykułów, bardzo wysoką i raczej wysoką, takie odpowiedzi to jest ponad 93% naszych czytelników. Nasi czytelnicy, pracujemy nad tym, są bardzo wierni. Aż 41% naszych czytelników czyta nas dłużej niż 7 lat. Tak naprawdę w każdym piśmie jest wymiana targetu tak zwanego odbiorcy i tylko 10% to są czytelnicy ze stażem jedno-dwuletnim. Także jest to nasza wartość wysoka. To, co najczęściej czytają rolnicy, można powiedzieć, że wynika to troszkę, może taka podpowiedź była niezamierzona, ale kolejności działów i taki schodek, gdzie to leci dalej i spada. Ten slajd się troszkę powtarza, bo tutaj jest mowa o poszukiwaniu informacji w prasie rolniczej. Na pierwszym miejscu są środki ochrony, innowacje, nowinki, nawozy, ogłoszenia, ale te różnice, patrząc na rząd najniższy, 88%, a najwyższy 97%, jest to różnica, ale niewielka i nasi czytelnicy no, szukają wszystkiego, każdego źródła informacji, które im pozwoli produkować więcej, lepiej, nowocześniej i zyskać. Tutaj ten slajd odwołuje się troszkę do drugiego bodajże, gdzie wymieniona była prasa rolnicza i portale i że te 2+2 to nie do końca jest 4, tylko troszkę mniej. To pokazuje właśnie synergizm prasy rolniczej. Jeżeli mówimy o rozwoju naszej grupy Polskiego Wydawnictwa Rolniczego, jest to na dzisiaj najważniejsza informacja, że chcemy utrzymać prasę papierową i jednocześnie rozwijać bogatsze wersje w treści na portalu rolniczym. I też jak pani wcześniej mówiła, gdzie z racji ograniczeń papierowych możemy publikować podstawowe treści i odsyłać rolnika do głęboko postrzeżonych analiz czy dużego archiwum zdjęciowego, które znajdzie na portalu rolniczym. Oczywiście to są, państwo mam nadzieję otrzymają te prezentacje i można sobie przeanalizować, jak to się ma w różnych grupach, jeżeli chodzi o wielkość gospodarstw. Ten slajd jest jakby kończący.
Z tym, że chciałbym jeszcze Państwu wyjaśnić albo zwrócić uwagę na parę rzeczy, bo mowa była o technologiach, nowych technologiach w rolnictwie. Część z Państwa pewnie zapewne nie wie nawet, na jakim one są poziomie. Są one niemalże kosmiczne, dlatego że obecnie praktycznie każdy nowy ciągnik można doposażyć w instrumenty jazdy równoległej. Jest to jazda i siew z dokładnością poniżej 2 cm, czyli bez operatora nawet, z pomocą joysticka z domu. Jeżeli chodzi o technologię produkcji zwierzęcej, są to roboty udojowe, są roboty, które zadają pasze, są roboty, które robią wszystko tak naprawdę. Jest to tak zaawansowany instrument. Jeżeli chodzi jeszcze o informacje, które przekazujemy i które, za które rolnicy są wdzięczni, kupują nas, bo to jest przecież biznes, to jest systematyczne informowanie o zmianach w przepisach, zmianach w prawie. Jeżeli chodzi też tak, przepraszam za chaos troszkę, bo chciałbym powiedzieć Państwu dużo rzeczy, ale ograniczenia czasowe. Branża medialna takim motorem do dużej zmiany i kierunku rozwoju mediów w Polsce to był okres przedakcesyjny. Tak naprawdę i PWR powstał w roku 93 i tak naprawdę od 94 roku rolnictwo po prostu zmieniło się. Media musiały się do tego dopasować, musiały tłumaczyć nowe normy na mleko surowe, na przykład do skupu, informować rolników o zasadach limitowania produkcji rolnej, limitowania produkcji mleka, limitowania produkcji cukru. W tej chwili jesteśmy na nieco innym etapie, wchodzi cyfryzacja, ale też dynamicznie się zmieniają kolejne przepisy. Jest trwający od wielu, wielu lat przegląd na przykład substancji aktywnych, środków ochrony roślin. Tak dla zobrazowania, na świecie takich substancji dopuszczonych jest ponad 4000, w Unii Europejskiej około 1600, a być może już 1300. I musimy informować z dnia na dzień, co z tego rynku znika, co jest w zamian, a jeżeli nic nie ma w zamian, to jak podchodzić do tej produkcji, żeby utrzymać ten poziom wydajności. Także cóż, skończę chyba. Dziękuję Państwu za cierpliwość do moich wypowiedzi chaotycznych. Jeżeli będą pytania na koniec konkretne, bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję Panu bardzo. To było bardzo, bardzo ciekawe zobaczenie, jak także duże wydawnictwo pracuje, żeby wiedzieć, do kogo chcę to adresować, zlecając badania, żeby badać, jakby powiedzieć, zapotrzebowanie i popyt. Jeszcze jedno słowo, jeszcze jedno słowo, Pani wymieniała różne obszary w różnych pismach, jaka jest tematyka. Akurat tego nie zauważyłem, a stroną cieszącą się jednym z większych zainteresowań naszych czytelników jest na przykład Kącik Samotnych Serc. Dostaliśmy wiele już zaproszeń na śluby skojarzone dzięki nam. Także to jeszcze są i takie sprawy. Dziękuję bardzo i proszę ostatniego referenta, pana doktora Piotra Klatę. Natomiast nie wiem, czy, bo jednak nie widzę slajdów i to jest utrudnione, ale teraz mi przyszło do głowy, czego w tej treści, jakiego ważnego działu przy zmieniającej się pracy nie dostrzegłam. Ekologii. Ekologii, prawda?
jest to, jeśli by patrzeć na politykę europejską, od której nasza polityka rolna jest zależna, to tam akcent na różne kwestie ekologiczne jest położony. Natomiast nie znalazłam, ja nie mówię, że nie ma, natomiast nie pojawiła się ani w pani profesor wystąpieniu, ani. Że ta tematyka również na szczycie dzisiaj się pojawia, z tym, że my bardziej kładziemy nacisk na to, aby rolnictwo było przede wszystkim zrównoważone, czyli jak najmniejszym działaniem, jak najwięcej metod biologicznych hodowlanych, żeby uzyskać wysoki poziom. Wywołuję teraz pana. Bardzo dziękuję. Proszę pana, pan ma limitowany czas, bo następnym punktem programu jest lunch. Też bardzo lubię lunch, dziękuję. Proszę państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie brałem udziału w badaniach. Połączył tutaj mnie z programem Przypadek oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brywinowie. Bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. Reprezentuję Instytut Badań Edukacyjnych, który rolnictwem zajął się w pewnym sensie incydentalnie, dlatego że my wykonujemy pracę związaną z zintegrowanym systemem kwalifikacji, a częścią tego systemu okazały się kwalifikacje związane z rolnictwem. Moja prezentacja będzie składała się z trzech części. Najpierw opowiem państwu króciutko o tym, co tutaj posłużyło za materiał. Potem, tak jak państwo widzicie, internet rolnicy i stara wiedza oraz o tym, czym jest autoedukacja, bo przypomnijmy, tematem wystąpienia jest internet jako element strategii autoedukacyjnych w rolnictwie. Proszę państwa, badania kompetencji w rolnictwie były elementem prowadzącym nas do stworzenia sektorowej ramy kwalifikacji dla rolnictwa. My tworzymy jako jeden z elementów systemu sektorowe ramy kwalifikacji. To są bardzo ogólne narzędzia wspierające poszczególne sektory gospodarki. Można o tym poczytać na stronie internetowej, którą państwo macie na slajdzie. Zachęcam. Do tej pory powstało już 13 takich ram. W przyszłym roku takie wydawnictwo będzie też obejmowało sektorową ramę kwalifikacji dla rolnictwa i mam nadzieję, że rama ta zostanie również wpisana do rejestru przez ministra właściwego dla ZSK. Proszę państwa, trochę data mi nie wyszła, tutaj powinno być na pewno zero. To nie był rok 2918, ale 2018. W styczniu rozpoczęliśmy pracę nad ramą, we wrześniu 2019 one się zakończyły, ale tuż przed pracami nad sektorową ramą kwalifikacji dla rolnictwa rozpoczęliśmy analizę kompetencji w tym sektorze i ona miała posłużyć określeniu, jakie kompetencje mają rolnicy. Jest to takim fundamentem, na tej podstawie zespół ekspertów tworzy ramę, bo proszę państwa, to zawsze podkreślamy, rama jest tworzona przez sektor dla sektora. To nie jest tak, że kilku ludzi usiądzie i coś sobie wymyśli, tak jak tutaj przy wspomnianym stoliku w kawiarence. To tak nie było. To są bardzo szeroko zakrojone też potem prace weryfikacyjne. Rzecz naprawdę wielka i ciekawa. Ale musieliśmy zrobić analizę kompetencji, dlatego że żeby się dowiedzieć, co, jakie kompetencje, jaką wiedzę, jakie umiejętności, jakie kompetencje społeczne mają rolnicy. Badania były prowadzone metodą badań analizy danych zastanych oraz badań jakościowych. Badania jakościowe były przeprowadzone w każdym z obszarów FADN, czyli tych obszarów statystycznych rolnictwa, po 15 przypadków, przy czym w samym badaniu wzięło udział 34 gospodarstwa określane jako małe, rodzinne, czyli do 300 hektarów, albo, a jeszcze tam jest jednostki standardowej nadwyżki też podawane, i duże gospodarstwa, razem było tego 60. I tutaj jeżeli chodzi o efekt, to jest taka forma tabelaryczna. Właściwie w badaniach jakościowych jest tak, i to jest moim zdaniem ciekawe, że dostaje się więcej odpowiedzi niż zadało się pytań. I to,
co tutaj Państwu prezentuję, jest właśnie plonem tych odpowiedzi na pytania, których my nie zadaliśmy, a które się pojawiły. To są te pytania, których nie zadaliśmy. Ja je tutaj postarałem się sobie zgrupować. To nie są żadne pytania badawcze, to po prostu są odpowiedzi na pytania, które się pojawiały i potem na podstawie tych odpowiedzi dodatkowych starałem się tutaj wypisać jakiś taki zbiór. Proszę Państwa, najpierw taka rzecz, że co nas zastanowiło, we wszystkich badanych przypadkach okazało się, że mamy do czynienia z ludźmi wykształconymi w rolnictwie. Czy to będą studia, czy to studia podyplomowe, czy to kursy kwalifikacyjne. Najwięcej, jak widzicie Państwo, było absolwentów techników rolniczych. Potem oczywiście wyższe wykształcenie rolnicze. To się nie składa do 60, dlatego że badani mówili, jak u nich w gospodarstwach to wygląda. Tak? W jednym przypadku tylko była mowa i to była matka któregoś z badanych o osobie z wykształceniem podstawowym. Jeden przypadek, który te zaznaczyłem, to było wykształcenie rzemieślnicze, kwalifikacje na poziomie mistrza w zawodach rolniczych. Czyli mamy rolników, którzy są w jakimś sensie wykształceni. I co się, proszę Państwa, okazuje, dlaczego tak jest? No inaczej nie mogliby prowadzić gospodarstwa, dlatego że no, kwalifikacje są do tego niezbędne, żeby być uznanym za rolnika indywidualnego. I troszkę inaczej to oczywiście wygląda, to są te zawody inne techniczne i inne zawodowe, inne wyższe w bardzo dużych gospodarstwach, gdzie po prostu wykonuje się pracę i są one wysoce wyspecjalizowane, tam nie jest to aż tak bardzo ważne. I tu jest cytat, sobie przygotowałem ściągę, ale muszę uruchomić telefon. Tak, mógłbym napisać, no. To jest, proszę Państwa, cytat z bardzo ciekawego artykułu Poziom wykształcenia rolników w Polsce, analiza czasoprzestrzenna panów Krzysztofa Jansa i Konrada Czapiewskiego z 2016 roku. Rolnicy to zazwyczaj osoby, które ukończyły już edukację, jednocześnie nie są na emeryturze czy rencie. Bardzo mi się to spodobało, dlatego umieściłem. I to jest taka konstatacja, że rolnicy bardzo rzadko kształcą się formalnie. Kiedy zakończą edukację w szkole, nie wracają już do niej. To jest bardzo ciekawe też, bo to być może może świadczyć o tym, że nie ma takiej oferty w edukacyjnej, która by zachęcała, żeby ludzie wracali do szkół. No ale my mamy bardzo rozwinięty system doradztwa rolniczego, tak? Który ma swoją tradycję jeszcze na początku, czy pod koniec XX, czy pod koniec XIX wieku. I tutaj możemy iść w tym kierunku w naszym kraju. Teraz przygotowałem dla Państwa cytaty. To są dosłowne cytaty z badań jakościowych, co nasi badani twierdzą. O doświadczeniach ze szkolnictwem rolniczym. Nie będę Państwu tego czytał, jak myślę, że przeczytacie. Tak? Te doświadczenia, te ich opinie we wszystkich prawie przypadkach były negatywne. Nawet jeżeli się pojawiały jakieś takie w miarę pozytywne o szkolnictwie rolniczym, no to one też zawierały w sobie jakieś ale. Myślę, że to już Państwo sobie przeczytaliście. Następne, też bardzo podobne. Przy czym tutaj warto zaznaczyć, że szkół kształcących w zawodach rolniczych w Polsce różnych mamy bardzo dużo, a stosunkowo niewiele z nich jest objętych przez ministerstwo patronatem, niewiele podlega po prostu ministerstwu i też mieliśmy sygnały, że te szkoły, które były uznawane za te pozytywne, to przede wszystkim tam, ale nie tylko. Też niektóre prowadzone przez samorządy. Jeszcze jedno, proszę bardzo, tak żebyśmy też wiedzieli, co należy w naszym kraju poprawić. Starsze sprzęty, że technologia się zmieniła, uczymy ciągle tego samego, tak, zachęcamy do tego samego. Dzisiaj mamy bezorkowo, tam jest ciągle preferowana orka, wiadomo. O swojej praktyce, proszę Państwa, wszyscy badani w 60 przypadkach, nawet ci, którzy pracowali w dużych gospodarstwach rolnych i nie mieli wykształcenia rolniczego, wszyscy podkreślali jedną wspólną rzecz, każdy z nich miał praktykę. Wieloletnią praktykę w rolnictwie, taką od dzieciństwa. Tutaj macie Państwo jeden z przykładów, tutaj jest drugi.
od 16 lat tu chodzi o 16 rok życia, tak? Że tutaj badany stwierdza, że jak tylko zrobił uprawnienia na jazdę ciągnikiem, to mógł sobie po prostu w 100% poświęcić się na pracy w gospodarstwie rodzinnym. Badania o uczeniu się mówią, że tak jak tutaj Państwo macie o studiach podyplomowych, tak, że 280 godzin studiów nie uczyni z nikogo rolnika, że najważniejsza jest praktyka i że to ona jest tutaj elementem dominującym. Że badani, jeżeli chodzi o dokształcanie się na różnego rodzaju kursach, stwierdzają, że no niekoniecznie. Tutaj jeden mówi, że nie ma takich aspiracji, że idzie w inną stronę niż certyfikaty. Dlatego, że no, takie były pytania, tak? My chcieliśmy wiedzieć, czego oni się uczą, z czego się dokształcają. Co jest ciekawe, największym powodzeniem w naszym kraju cieszą się kursy dotyczące właśnie prowadzenia oprysków, dlatego, że żeby to wykonywać, trzeba mieć na 5 lat, tak, to jest jasne, ale to jest wymuszone przez prawo, tak? O uczeniu się rzecz z innej zupełnie strony. Ja się tym pasjonuję. Dlatego każdą wolną chwilę marnuję, zauważcie Państwo, na czytanie tych opracowań, artykułów, potem stosuję, testuję, eksperymentuję i później dochodzę do jakichś tam wniosków. Ja eksperymentuję, znowu to się pojawia i coraz bardziej upraszczam te uprawy. W żadnym roku i żadnej plantacji nie zakładam tak samo, bo normalnie jak ktoś to robi wiele, wiele lat i tutaj, że ta praktyka. Proszę Państwa, stwierdziliśmy, że nasi rolnicy bardzo dużo prototypują, wprowadzają niezmiernie dużo innowacji, przy czym nie uznają ich za innowacje. Stwierdziliśmy też na bazie naszych innych poszukiwań, że kiedyś to były takie innowacje tak zwane wsteczne, czyli w stylu takim hinduskie słowo, nie wiem czy je dobrze wymówię, jugat, które oznaczają takie maksymalne uproszczenie jakiegoś produktu, jakiejś techniki, jakiejś organizacji pracy. W rolnictwie też mamy z tym do czynienia, dlatego że się upraszcza możliwie jak najbardziej, żeby obniżyć koszty, ale to nie są takie jak kiedyś, tak, że ktoś nie miał ciągnika, to wziął dwa stare jakieś wózki i silnik od WS-ki i sobie go zbudował. Czegoś takiego już nie ma, my idziemy w zupełnie innym kierunku. Rolnicy zaczynają traktować swoje gospodarstwa jako formę biznesu. To też było dla nas ciekawe dosyć. I każde gospodarstwo jest inne. Oni mają tego świadomość, że na przykład jeżeli chodzi o uprawę, to w każdym przypadku gleba w każdym gospodarstwie jest inna. I nie da się wprowadzić jednolitej technologii wszędzie. Za każdym razem każdy rolnik musi to sprowadzić do swojego punktu widzenia, do swoich warunków i to dostosować, po drodze wprowadzając innowacje. O konkurencji. Stwierdziliśmy, że ta konkurencja jest i że ta konkurencja obejmuje przede wszystkim, drodzy Państwo, właśnie wiedzę, umiejętności, kompetencje. Ten, kto ma tego więcej, w lepszy sposób, szybciej je przyjął, ten po prostu jest w stanie lepiej konkurować na rynku. To się liczy najbardziej. To jest tak, jak się mówi tak w kartach, że Joker zastępuje wszystko. To bodajże Witkacy komuś był winien stówę i wysłał kopertę, a w środku był Joker i kartka Joker zastępuje wszystko. Więc tutaj można powiedzieć, że wiedza zastępuje wszystko. Wiedza w rolnictwie jest w stanie nam bardzo pomóc. No to oczywiście jest trochę naciągane sformułowanie, ja się z tym zgadzam, tak, jak najbardziej. Ale można by powiedzieć, że ona zastępuje bardzo wiele takich elementów, których dany rolnik może w danej chwili nie mieć. Polscy rolnicy wprowadzają, można powiedzieć też taką parafrazę, zasady Kaizen w pewnym sensie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, to japońskie słowo oznacza dobrą zmianę tak w ogóle, nie? Czyli wykonuj pracę teraz, nie czekając na nic, tymi środkami, które masz w tej chwili i z jak najlepszym efektem, na jaki tylko cię stać. I polscy rolnicy to wdrażają. To jest takie, można powiedzieć, w pewnym sensie we wzorze kulturowym. Ten, kto chce osiągnąć sukces, tak właśnie działa. Konkurencja w rolnictwie to głównie konkurencja w zakresie posiadanych kompetencji. A skąd one się biorą? One się biorą, proszę Państwa, jak się okazuje, z różnych miejsc, tak, jak najbardziej, ale te najnowocześniejsze, najbardziej poszukiwane biorą się z internetu. I to jest bardzo dla nas ciekawe, dlatego że we wszystkich przypadkach
No prawie wszystkich, bo z wyjątkiem tych największych gospodarstw, gdzie mamy pracowników, którzy pracują u kogoś, stwierdzano, że wiedzy poszukuje się w internecie. Oczywiście też w czasopismach, tak? Też w telewizji, ale tutaj badani wyraźnie wskazywali, że tak jest im łatwiej. Korzystają przy tym głównie z urządzeń mobilnych, czyli macie państwo? Tak, to też możecie poszukiwać wiedzy rolniczej. Na przykład na portalach prowadzonych też przez czasopisma. Bardzo często mamy do czynienia z blogami, bardzo często mamy do czynienia z różnego rodzaju forami internetowymi. Tutaj dalej podobnie. Okazuje się jednak, że trzeba mieć jakąś jednak wiedzę, żeby to weryfikować. Tak? Ta druga część wypowiedzi to jest o tym, że przyjdzie tamten pan, z tego co pamiętam, miał problem, ponieważ jakiś sprzedawca z jakiejś firmy oferującej nawozy źle mu doradził i coś mu nie tak poszło, tak? Więc w następnym roku sam się dowiedział w internecie, jak powinno być. Bo on nie ma czasu, jak mówi, żeby ktoś tu przychodził i opowiadał mu bajki, on chce konkretu. On sam jest w stanie znaleźć to, co go interesuje. Tutaj nawet badany pokazywał, mówił nam, co konkretnie szuka, czyli różnego rodzaju narzędzia dotyczące wiedzy prawniczej. Ten obszar prawa w rolnictwie jest coraz bardziej skomplikowany, coraz bardziej rozległy, gdzie mamy różnego rodzaju informacje, tak jak mówiliśmy też, to inni badani wskazywali, dotyczące nawożenia, dotyczące badań chemizacyjnych gleby, nowoczesnych technik związanych ze skanerami tej gleby, tak, żeby wskazać, gdzie ona tam ma inną gęstość, inne właściwości, żeby zebrać sobie próbki, dotyczące kwestie chorób roślin, chorób zwierząt i tym podobnych zakresów. Unikam czytania popularnych portali rolniczych, ponieważ tam poziom wiedzy jest zbyt nierówny i niewłaściwy moim zdaniem. To ten konkretny badany, który widocznie ma większe potrzeby, nie mógł tam znaleźć tego, co go interesuje, szukał gdzie indziej. Następna wypowiedź. Szukam, czerpię wiedzę bezpośrednio z internetu. Proszę zauważyć, że internet, tutaj ten badany stwierdza, że jest bardzo dobrym źródłem informacji, że sięga też do jakichś prac podyplomowych. Mamy repozytoria, niekiedy są one ogólnodostępne, można sięgnąć, ale też zauważa, że jest tam często bardzo dużo bzdurnych informacji. Nie wiem, nie będę tutaj definiował, jakie to są informacje bzdurne. Może część z tego, co ja tu państwu mówię, to też by się pod to kwalifikowała, więc po co sobie tak tutaj, tak zdążę. Autoedukacja, czyli, proszę państwa, kompetencje zdobywa się przez uczenie się. Uczenie się jest to proces, mamy tutaj definicję, dalej motywacja musi być do uczenia się. W rolnictwie to jest proste. Chcę mieć duże osiągnięcia, żeby zarabiać, więc będę się uczył, tak? Zysk z gospodarstwa. I proces uczenia się możemy wskazać, że odbywa się w takich dwóch wariantach. Albo jest w formie kształcenia, albo jest niezależny od tych form wspieranych przez nauczyciela, gdzie się uczymy pod czyimś kierunkiem, tylko jest samodzielny. No więc, jak stwierdziliśmy wcześniej, rolnicy się nie dokształcają, tak? W trybie edukacji w placówkach, tylko uczą się samodzielnie. Jeżeli uczą się samodzielnie, to mówimy o tym, że jest to samokształcenie. Czyli pewien celowo i systematycznie stosowany sposób samokreowania, samokierowania przez jednostkę własną działalnością indywidualną w celu zdobycia wiedzy i umiejętności. I w samokształceniu mamy takie trzy elementy. Określenie celu tego samokształcenia, samodzielne określenie celu, samodzielny dobór źródeł wiedzy, jej pozyskanie i autowalidacja, czyli taka konfrontacja efektów z przyjętym celem. No i wspaniale, bo internet stanowi tutaj dla naszych badanych, i myślę, no, badań jakościowych nie powinno się uogólniać, ale to może być takim przyczynkiem do przyszłych problemów badawczych. Jest inspiracją i wskazówką do określenia celu, jest źródłem wiedzy i jest też narzędziem autowalidacji, i to nosi sobie różne zagrożenia. Dlaczego? Dlatego, że określając ten cel na podstawie internetu, musimy pamiętać, że to może być dla nas tylko inspiracja, a nie jakiś punkt odniesienia.
tak? Coś takiego, że chcę mieć identycznie jak to. To nie jest budowa kuchni rolnictwo. Tak jak mówiliśmy, każde gospodarstwo jest inne, więc nie da się tego zunifikować, nie da się tego zrobić pod jeden wspólny wzorzec, choćby był najcudowniejszy i najwięcej obiecywał. Korzystanie z internetu wymaga zarówno otwartości na nowe treści, jak i krytycyzmu, ponieważ rzadko można tak wprost polegać na informacjach otrzymanych z sieci, z wyjątkiem sytuacji, o których tutaj przedmówca wspomniał, gdzie mamy ludzi, którzy faktycznie no, gwarantują, że to jest prawda. A walidując się tylko w oparciu o internet, no to możemy stwierdzić, że coś nam nie wychodzi. W rolnictwie, jeżeli coś nam nie wychodzi, to ponosi ze sobą bardzo poważne niekiedy koszty. Lajki to nie to samo. Chyba, że będziemy korzystać z najpopularniejszego, nie wiem, czy państwo wiecie, najpopularniejszy portal według danych, które sobie sprawdziłem w takim narzędziu SOE, czyli do badania stron internetowych, to jest Agrofoto. Tam są nie tylko zdjęcia, tam się okazuje, ludzie się pytają, wstawia zdjęcie na przykład liścia i o, mam takie szkodniki, co to jest? I 300 osób mu udziela odpowiedzi. Taki multitude, czyli to bogactwo tłumu, co się z tego wyciągnie dla siebie. Ale musi być krytyczny, tak? Musi samodzielnie wypracować w sobie ten człowiek pewne określone cechy charakteru. Otwartość, o której mówiłem, i krytycyzm. A takie wypracowanie w sobie czegoś to jest samo wychowanie się. Czyli, proszę państwa, mamy tutaj do czynienia z dwoma elementami. Połączonymi z internetem, tak? Bo on je generuje. Samo wychowanie i samodzielne uczenie się. I to nam daje edukację, autoedukację. Sami kształtujemy siebie. Jest bardzo ciekawe, dlatego że może to oznaczać, że wśród rolników korzystających z internetu dokonuje się bardzo poważna przemiana, tak, związana z budowaniem nie tylko wiedzy w procesie samokształcenia, ale także pewnych określonych, innych być może niż do tej pory, wzbogaconych postaw, cech charakteru. Tak mniej więcej to jest właśnie to, co powiedziałem przed chwilą. A tutaj mamy odpowiedzi takie na te pytania, których nie zadaliśmy. Tak? Rolnicy mają wykształcenie, inaczej nie spełniają kwalifikacji rolnika indywidualnego. Koniec, kropka. Tak? Po to się robi szkołę. Pytaliśmy się, co rolnik powinien potrafić. Odpowiedzi są dwie, ogólna i precyzyjna. Ogólna jest taka, wszystko, a precyzyjna jeździć ciągnikiem. Tak? To się pojawiało w wszystkich przypadkach. Niestety rolnicy się oprócz studiów podyplomowych nie kształcą, nie kontynuują nauki w szkołach. Cały czas rolnicy uczą się czegoś nowego, często prototypują nowe rozwiązania. Wiedza i kompetencje są najważniejszym obszarem konkurencji w rolnictwie. W bardzo znaczącym stopniu sukces gospodarstwa zależy od wiedzy. Bez wiedzy sukces jest współcześnie niemożliwy. Można prowadzić gospodarstwo po staremu, ale nie będzie rozwoju, nie będzie sukcesu, nie będzie sukcesu finansowego przede wszystkim. LLL, tak? Lifelong, lifelong learning jest, tylko my go nie wykrywamy, ponieważ takie działania autoedukacyjne nie są stwierdzane przez badanych. Oni się uczą, ale nie wiedzą, że się uczą. Oni się kształtują, swoje cechy charakteru nie wiedzą o tym, że je kształtują, więc nie jesteśmy w stanie tego wykryć. Czy rolnicy korzystają z internetu? Znacząca większość i tutaj bardzo się cieszę, że my to zauważamy jako badacze, powinniśmy to zgłębiać, to jest niezbędne dla dalszego rozwoju. Czy zmieniają się? No tak, zmieniają się. Tak jak powiedziałem, strategie autoedukacyjne oparte na internecie powodują, że zmienia się wiedza i zmieniają się cechy charakterów naszych rolników. Bardzo dziękuję. Bardzo panu dziękuję. I nim państwa wypuszczę na ten lunch, to chciałam taką jedną uwagę, która przyszła mi, która wynika z wszystkich tych wystąpień, że musimy zadać sobie pytanie, kim jest współczesny rolnik, prawda? Że poprzez ten cały zespół informacji o czytelnictwie, o treściach, które są adresowane do rolników,
prawda? Zmienia nam się obraz rolnika. A tutaj jest tak, bo tak mi się wybiło jako taka naczelna uwaga tutaj, która pewnie będzie w drugiej sesji ten wątek kontynuowany. Ale to pana znaczy, pan uważa, że ta autoedukacja przekształca rolnika w człowieka wewnątrz sterownego? To jest ciekawe, prawda? Bo na ogół był zaliczany do tych zewnątrz sterownych. Natomiast bardzo ciekawa jest ta pana uwaga, bo tak jak słuchałam pana, jak pan mówił, że rolnik musi się nauczyć ziemi, gospodarstwa, gospodarowania, każde jest inne, to tak było, jak było u tradycyjnego chłopa. On musiał poznać kawałek ziemi, każdą krowę, każdego konia i tak dalej, żeby mógł gospodarować. Czyli robimy cykl, zamyka się on na tym wyższym. Myślę, że to sobie przy lunchu przemyślimy. Bardzo panu dziękuję wszystkim referentom i wszystkim słuchaczom tych interesujących wystąpień. Dziękuję bardzo. Thank you.